Jesteśmy! Się Jesteśmy gotowi. cały czas i czekamy. Jesteście. Słychać mnie? Tak, słychać. Tak. Słychać. Nie słychać. Słuchajcie, kochani. Ja dzisiaj nic nie jadłam, bo sobie w ogóle zapomniałam cokolwiek zjeść. Ja też bym chciał, żebym ci tak zapomniało czasem. Tą pizzę Ela, sobie jedz, ogrzej w dbaj o siebie. piekarniku. Miałaś dbać o siebie. Nowy rok, nowa ty, dbaj o siebie, Wiem. jedz. Jedz dla nas. Piłam tylko kawę i sok. To za mało. I tak sobie teraz przypomniałam, że właściwie to w ogóle nic nie zjadłam. Elu, za 2 godziny będę z pizzą u ciebie, ale wyjdziemy, zjemy sobie poza domem. Co ty na to? Bo jestem niedaleko. Ela, Nie, mów co z trzeba. Markiem. Co z Markiem? Ela, mów co chcesz, ale byś z nami rozmawiał. Z Markiem. Jest pewne oświadczenie i Nie słychać cię. czy gdzie znowu jest to sprawę oświadczenie? wywalił? Naciśnij i mów. Widzisz to orzeczenie. Ela nie ma naciśnij i mów, bo jest adminką tutaj. No to chyba się wyłącza i włącza. Jak na czas jest. Górka jest. Elu, żyjesz! Wyłącz Wi-Fi i przejdź na kabel. Ela, boś ty dobro nieskończone. Przecież mówiła wam, że jest zmęczona po wczorajszym lajcie i nic nie Dobra, jadła zamknij dzisiaj, mordę. zestresowana cały dzień i tylko kawę i sok piła. No. Jest życie. Heniu, proszę cię. To był znowu Henio. I trzy Zamknij, desperadosy. kurwa, grzyba. Mówisz do siebie? Pani Elu, jeżeli pani nas słyszy, my panią nie słyszymy. Nie ma jej. Ma No i problem chuj z mi Polską. idzie na podium robić. O nie. Ela, Znowu czeka. włącz tryb samolotowy, bo nie dzwonią hejterzy. Ojcze nasz. Słuchajcie, jestem. No, Ojcze tutaj nasz, Ela. któryś jest z nieba. Gawin. No i bo To przez jest chwilę taka mnie grupa. wyrzuciło. No i co tam słychać? A dobrze, zaraz Modlimy się za będzie jakość finał tej do drugiej nas. 1 do 6. Właśnie, słyszałeś o Zaczęła się takim o serialu od oświadczeniu The Last of mówić. Us? Elu, co z oświadczeniem? Nie było, nie ma, nie będzie. Dobra, moje mi, ja już spadam. Jak coś, to sobie jeszcze odsłucham na YouTube. Dobrze się to dowiedziałem tego. Słuchajcie, kochani, jak nie da tutaj rozmawiać, to pójdziemy na podium. Tak, chodźmy na podium. Porozmawiaj z nami. Mów, No Elo, zacznij mówić oświadczenie, to zamknął mordy. to dajcie się mi odezwać, a jak nie będę mogła nic powiedzieć, to pójdziemy na podium i nikt się już nie odezwie. Zaczekaj, taka niemiła, ale... Nie, nie mam żadnego oświadczenia. Ale wsadzili cię teraz do psychiatryka, czy nie? Nie, nie wsadzili, co wy mówicie. A co się A, tam no to wczoraj okej, działo, no jak to policja okej. przyjechała? Jest dopiero poniedziałek. Ciebie wsadzili prawdopodobnie, wiesz? I z psychiatryka się łączysz teraz, wiesz, kochanie? Ale ma pani przepięty głos. Kurwa, ty jesteś chyba w psychiatryku, bo ja nie jestem, kurwa mać. Dobra, dajcie Eli gadać, To gdzie zamknąć. cię Ela, wsadzali? nie Sama jedź po zaczęła. ludziach, no. Kurwa. Sama zaczęła. Kurwa, 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 kurwa. Nie jestem w psychiatryku, nigdy nie byłam oraz nigdy nie będę. Czy to jest zrozumiałe? A powinna. Zrozumiała. Przecież cię tam zabierali parę razy. Czego nie rozumiesz? Ale jak ktoś nie chce, to nie musi. Nie.
zabierali mnie tylko na izbę przyjęć i psychiatra stwierdzał, że jestem zdrowa i mnie wypierdalał do domu. Psychiatra rozłożył ręce. Nie byłam nigdy w szpitalu psychiatrycznym i nie zamierzam być. Czego nie rozumiecie? Ale recepcja to też szpital. No, byłaś więc. Może wy byliście w szpitalu psychiatrycznym, ale ja nie byłam. Ty to bardziej na odwyk się odnadajesz. Nie byłam, nie byłam. Może kurwa wasza mamusia była, babcia, tatuś, dziadek, ale ja kurwa nie byłam nigdy. Nie byłam. No mamusia, przepraszamy. Dobra, daj Elce gadać, kurwy. Gdzie są może wy byliście w szpitalu psychiatrycznym? Wyobraźcie sobie skurwysyny, wyobraźcie sobie skurwysyny, że jeszcze nigdy nie byłam w szpitalu psychiatrycznym. Trudno kurwa uwierzyć? Nie byłam. No, tak. No ja nie wierzę, no. Jest lewicowy feministki, jest dobra kochany Gabi, au, au, au. Elu, zamknij mordy, kurwa, to nie jest psychotropowo. Nie? Jakbym była w szpitalu psychiatrycznym, by się odezwało na podium, to pewnie bym nagrała na ten film, o tym film. Nie byłam nigdy w szpitalu psychiatrycznym. Może wy kurwa byliście, bo ja nie byłam, nie jestem i nie jestem. Nie, nie będę. Będziesz. Ty będziesz. Nie, ty będziesz. Będzie. Nie masz, nie wiecie, to założymy się. My będziecie. Nie będę. Dobra. Będzie. A powinno. Hej. Okej. Państwa, żegnam się. Zrób może podium. Proszę Państwa. Elka, zostań, rób podium i będzie okej. Okej, Ela, podium. Ej, kto cały czas. Ela, zróbmy. Jestem ciekawa, czy to Cwani będzie na podium. Idziemy na podium, tak. Ela, chodź na podium. Ela, na podium. Wszystkie skurwysyny wypierdalają. Jakieś odmina? Idziemy na podium. Jedną. Miej mi się. Idziemy na podium. Jedyną osobą, która będzie mówić, jestem ja. No nie. Ella. No super. No i byłoby zajebiste to ta głosówka, być, ale oczywiście ktoś humor. Musiał być tak dłuższy. Możecie być. Nie, to wszystko twoja wina. Bardzo. Zawsze. Jeszcze gdyby to był jakiś poziom trollowania, a nie po prostu tak. To przez Michasia. Miły Michaś, ty zacząłeś. Ja? Nie, no. Nie, nie tak, przez... głos... dziewczyna. Kasia, Michaś to tam raz. A, no dobra. Ela, idziemy na podium? Czy co? Bo mam pewną informację. Tutaj Ela Gawin. Chcecie usłyszeć? Cześć. Nie będzie żadnego. Chcecie usłyszeć? Nie będzie żadnego dzisiaj podium. Skoro się tutaj nie da porozmawiać, no to mówi się trudno. Ja rezygnuję. No ale dlaczego my mamy cierpieć przez hejter? Zadowoleni. Elu, nie rezygnuj. Nie będzie. Nie. Ja się żegnam. Ela, będziesz mogła wpuszczać, kogo będziesz tylko chciała. Ja mam coś powiedzieć, ale nie muszę wam nic mówić. Królowo. Hejterze, czy możesz się zamknąć? Ela, wydaj oświadczenie. Tylu mam administratorów. Tylu mam administratorów i nie potrafią zablokować tych hejterów, żeby... Bo nie ma Maćka dobrej zabawy. Nie.
Elu, tu jest ponad 400 osób i to wszystko się wiesza. Elu, zrób podium. Tu jest za dużo osób i nie da się namierzyć osób, które zaczynają ci coś wykrzykiwać po prostu. Idziemy na podium. Ale po co mam robić podium, jak nikogo nie interesuje, co mam do powiedzenia? No Elu, właśnie bo wtedy będziemy mogli wyciszać i będziemy na podium widzieć kogo. No właśnie, jak zrobisz podium, to wtedy wszyscy będą słuchali, co masz do powiedzenia. Przecież nie może być tak, że przez 10 hejterów dyskryminowani są prawdziwi fani. W piątek się usłyszymy na live. Elu, zrób podium. Ela, tyle już prosimy o oświadczenie. Widzicie, że Ela, czy potrzebujesz nie chce się słuchać. Jeden hejter. Ja jestem za. Dobra, w piątek. Zapraszam w piątek na live'a. Elu, zrób podium. Ela, zrób podium i odgrzej sobie pizzę. Zjesz pizzę, poprawić się humor i pójdziemy na podium. Ela, ale nie płacz, no. Ale też źle działa przez Dziuba. A co złego jest w odgrzewanej pizzy? No, ja bym ją zjadł na zimno. Słuchajcie, siebie nawzajem słuchajcie. Elu, zrób podium, będziemy pilnować. Chciało się 500 osób posłuchać. Jakiegoś tam Henia, Michasia, czy kogokolwiek innego, tylko ciebie. Kto to powiedział? Mężczyzna, który zapłodnił twoją matkę, był pijany i dlatego jesteś taką zjebaną hejterką i kurwą. Nie jestem zabalona, wypuśćcie. Robimy automat? Nie. Chciałam odpowiedzieć tej kobiecie, która mówiła przed chwilą. Twoja matka była dziwką, przeleciał ją pijany koleś i dlatego ty jesteś hejterką. No. Bo normalnie to byś była pozytywną fanką, ale po prostu wydobył twoją matkę kurwa jakiś pijak, no. I dlatego masz zbawione. No kurwa, jakby twoja matka nie była kurwą, a koleś, który jej by nie zgwałcił, nie był pijakiem, to ty byś była dzisiaj normalna i była herką, no. Kurwa mać, czego nie rozumiesz? Ale czemu ty jedziesz po matkach ludzi? Jaki alkoholik? Po prostu wypierdalaj. Oni są teraz cwani, bo nie da się ich wyłapać, a na podium nawet się nie odezwą. Czy ktoś może zbanować tego gościa, bo mnie zaczyna wkurwiać?
No właśnie tu tak jest. Tak głosów nie chcą odpowiedzieć. Zaczynamy, no, bo jest tyle ludzi. Może zdać. Nie. O, teraz się boi. No i na podium też się będzie bał. Będziesz. Ja jestem ciekawa, skoro picie alkoholu jest takie negatywne, to dlaczego w każdym sklepie jest cała ściana alkoholi? To kto to kupuje? Ale kto to kupuje? Marsjanie? Ale no, kto to kupuje, kurwa? Marsjanie to kupują? Policja sobie kupuje? Ale kto sobie to kupuje? Sędziowie sobie to kupują z sądów rodzinnych? Nauczyciele sobie kupują? Kto sobie kupuje te wszystkie alkohole, które stoją w całej Polsce w sklepach? No kurwa, ktoś to kupuje! Ludzie? Ale ludzie to kupują? Czy Marsjanie? Czy może ale może to jest jakaś ściema, nie? Może te alkohole tak se stoją i tego nikt nie kupuje, tylko to jest taka ściema, nie? Ja pierdolę. Może tego nikt... Mi się wydaje, w Polsce jest 37 milionów ludzi. I pewnie nikt nie kupuje sobie piwa, tylko jedna youtuberka, Ela Gavin. Ale poza tym, to nikt nie kupuje. Ja jedyna nakręcam Skarb Państwa i chodzi o alkohole. No, ale jaja. No jest drobna różnica pomiędzy napiciem się, a najebaniem w trzy dupy. Kto to powiedział? Kto to tak drze tą japę? Ja już jednego wyłapałam. Discorda na komputerze, to Adzu będzie widział gadać. To na podium. Za dużo osób jest, nawet jeżeli na komputerze. Jest ponad 400 osób. To wtedy odpalasz sobie widok taki, że ci się wyświetlają ludzie, którzy rozmawiają w momencie i widzisz od razu, kto gada. Zielone słonie, każdy kokardę. Zapraszam na podium. Wypierdam to. Zapraszam na podium. Ela, zrób podium. No, na spokojnie. Ela, odbanuj go, proszę. Zapraszam na podium. Zrozumieliście? Nie zrozumieliście. Dobra, to nie będzie podium, to idę spać. Cześć, pa. My rozumiemy, ale tylko jak najwyraźniej tutaj są bile. Kurwy nie staj. Idź spać, pijaczko. Jezu, laska, sama idź spać. Nie chcesz, to tutaj nie bądź. Co, hejt sprawia ci radość? Tropa przylazł ochota. Wy macie na jedno. Czy ktoś może zciszyć tego debila? Już ulżyło ci, kurwa. Teraz możemy posłuchać na spokojnie. Podawajcie osób, które tak mordy wypierają, bo tego nie da się namierzyć. A jak chcecie trollować, to róbcie to chociaż z klasą, a nie drzecie mordy jak 12 lat. Jankiel, podają ci na boku na czacie. No kurde, baba boi. Lepiej byłoby zrobić po prostu podium, gdzie nikt by nie dar pizdy bezsensownie, co nie?
Elu, czy możesz odbanować Macieja? A to kto powiedział? Nie, nie może. Nie. Maciej sam się pożegnał, powiedział, że nie wraca. Koniec, kropka. Jakiś nie wraca, bo jak możecie go wyszukać, bo mi się zacięło. To był kolejny. Ja teraz wyciszyłam. Ewelina Polka, ja teraz nikogo nie wyciszę, bo mi się zaciął czat w ogóle cały. Tak, muszę się skończyć. Bo wchodzi za dużo ludzi. Ja nie mogę nawet wyciszyć. Zrób podium, bo wszystkich wyjebie. Albo Ela, wiesz co, ja mam propozycję, bo tutaj na rozmowę z Elą jest te mów i teraz i dlatego też jest problem, bo jest za dużo, ale jakbyśmy przeszli na inny kanał hejterski albo rozmowy o wszystkim, to by było lepiej, nie? Nie, zawsze tak jest, jak jest dużo osób. Ale... 660? No właśnie, wyrąbię cały kanał i będzie problem. No, może rzeczywiście podium nie jest złym pomysłem. Zróbmy podium, będzie najlepiej. Wiecie o tym, że używacie prawa? Zamknij pizda, kurwa. Na podium już ludzie czekają. Też przyjemnie. Czy słychać mnie, kochani? Słychać. Ewelina, a weź mnie przenieść na chwilę na dół, jak możesz, bo ja nie wiem, jak wyjść. Na chwilkę, żebym przemienił mikrofon tylko ten. Idzie tak zrobić? Dobry wieczór. Dobra, ja dodaję wszystkie osoby, które chcą zabrać głos na podium, z tym, że oczywiście jak ktoś będzie hejtował, no to... Tylko poczekaj chwilę, niech się nazbiera. Teraz jest. Czekaj. Jest wyłączony. Słychać mnie? No słychać. Halo, słychać mnie? Słychać fantastycznie. Dzień dobry. Witam, pozdrawiam wszystkich. Witam. Dobry wieczór. Halo, czy mnie słychać? Tak, słychać. Czekamy na Elę. Witam was wszystkich. Halo.
Babciu. Dobry wieczór. Można wyrąbać tą osobę, co mówi babciu? Dobra, mamy tutaj już osoby, które chciały wziąć udział w podium, z tym, że uprzedzam, u nas na serwerze nie ma banów. Nie ma, są przerwy. Ale jeżeli będziecie zakłócać podium, to niestety zostanie... Także jeśli chcecie dokuczać, no to dopiero wrócicie do nas w maju. Bo na razie nie ma żadnej amnestii, także uprzedzam. Słychać mnie, kochani widzowie? Tak, słychać Elu. Tak, słychać. No, dodałam wszystkie osoby, które poprosiły, żeby być na podium, ale jeżeli... Słuchajcie. W ogóle mógł kontaktować przez miesiąc. Słuchajcie, nie wiem właściwie po co ja tą głosówkę dzisiaj zwołałam, tak na chwilę. No tak, ten wczorajszy live to trochę... Kurde, nie planowałam, że tak odpłynę. Nagrałam sobie dzisiaj trochę filmów, jakieś komentarze do tego. Nie wiem, co to będzie dzisiaj. Do mnie dzwonił dzielnicowy. Pewnie z zapytaniem, co tam się u mnie działo przez weekend, nie? A co, a ja mam mu obowiązek się tłumaczyć z tego, co się u mnie działo przez weekend? A czy on mi opowiada o tym, co robił przez weekend? Pytanie, czy ktoś to zgłosił. Jak zgłosił ktoś to na policję, no to wtedy dlatego chcę wiedzieć. No ale co zgłosił? Zamordowałam kogoś pobitą? No nie, na przykład zakłócanie ciszy mógł zgłosić ktoś, nie? Z sąsiadów. A czemu wczoraj wołałaś tak policję, zapraszałaś, a nie otworzyłaś w końcu? Obstrałaś gacie? Która to taka miła osoba się odezwała, bo ty będziesz mieć bana już tutaj, wiesz o tym? Ona już uciekła. No zapraszałam policję, czy nie chcą sobie lodówki mojej wziąć, no to nie chcieli akurat. Tak, a propos, nie wiem, słuchać mnie dobrze? Bywa, słuchać. Idealnie. Słuchajcie, bo ja wam powiem, że ja byłam na tym komisariacie 5 policji. Muszę wam powiedzieć, że oni mają tam taki brud. Mam w takim pokoju zatrzymań, nie? I oni tam mieli taką lodówkę, kurwa, nie wiem. No więc doszłam do wniosku, że może by chcieli moją lodówkę, bo moja lodówka ma 2 lata. Mieli taką lodówkę, taką brudną, taką całą zasyfiałą, jakąś taką. No normalnie masakra jakaś, nie? No ta lodówka chyba miała 30 lat, że ona tam w ogóle im działała, więc mi się wydaje, że oni by woleli sobie moją zabrać, bo oni mają w tej komendzie numer 5 w Krakowie na ulicy Zamojskiego mają lodówki sprzed 20 lat, takie komunistyczne, co jeszcze działają do dziś, tylko są takie pleśń, brud. W ogóle nie wiadomo, co tam jest na tych lodówkach. I oni sobie z tego biorą jedzenie, jak są w pracy.
Że w twojej lodówce są mole spożywcze. Także to jest oczywiste, że chcieli tylko mój zabrać lodówkę. No ale wszyscy ci ludzie dostają pensję, sobie kupują lodówki, tylko na tej komendzie są jakieś lodówki zjebane sprzed 30 lat. Policja nie jest dofinansowana dobrze. Ela, a co z parawanem? To znaczy, ja myślę, że policja jest dobrze dofinansowana, tylko że oni na tych komisariatach nic nie mają. To jeśli jest dobrze dofinansowana, to co się stało z tymi pieniędzmi? Ale Ewelina, to jest wiadome, że dajesz temu, dałaś tą przerwę. Przecież ja z psychotropem nie piszę i nie pisz mi głupot, naprawdę. Po 15 minutach dałaś mu dzisiaj z powrotem przerwę. Ja już z tobą skończyłem dyskusję. Ja skończyłem, Ewelina, z tobą widzenia. Elu, prosiłaś o to, że nie można ściągać cudzych przerw, tak? Tak. No, więc dzisiejszą przerwę... Ale zamknij się, bo teraz z tobą nie rozmawiam. No to spierdalaj. No dobra, no mama, nie się dowiedzieć, no. Dlaczego w sprawie jest to odpiszone? Ja już ci wysyłam screeny z dziennika. Ale to nie są moje zapisy, to screeny. To zrób kurwa swoje screeny, jak nie umiesz. Ale Ewelina, nie wysyłaj. Ty wysyłasz, ty zrobiłaś screeny. Halo, stop. W piątek kto odbanował? Ty bo odbanowałaś. Stop. Stop. Czy ja się mogę dowiedzieć, o co chodzi? Wysłałam cię na Messengerze. A tutaj miało się nie mogę dowiedzieć, o co chodzi? No, miało nie być ściąganie kogoś w przerw, tak? Nie ma Messengera. No i co? I kto ściągnął w przerw? Kupisz ściągnął psychotropowi. Kiedy? Dzisiaj? Elu, dzisiaj z boku klik z psychotropowi. Nie tłumacz się, nie tłumacz się. Nie skończyłam się. Ale miał przerwę nie na 7 dni. Miał przerwę na 7 dni. Już wyciszam ciebie. Zdjąłem przerwę, bo skończyłam, ty dałaś mu na 7 dni, mu się skończyła dzisiaj, a Ewelina zaraz za 5 minut bez sensu dała mu przerwę. Nie wiem, nie wiem o co. Bo Ela prosiła, żeby dawać mu przerwy, a nie bać. Ale przerwa mu się dzisiaj skończyła, 7 dni i on w ogóle nic nie napisał. Napisał serduszka, dał Eli i ty dałaś mu przerwę. No Ewelina, no. Ja rozumiem, nie jakby wyzywał, bo ja nie bronię psychotropa, dobrze, ale bez... Dobrze, to sobie siedź tam u psychotropa. Ale ja nie siedzę u psychotropa, bo mam bana u psychotropa. Teraz mnie odbanował, to nie byłem ani razu. Słuchajcie, bo chodzi o to... Nie wiem, słuchać mnie? Słychać. Chodzi o to, jest taka zasada, że no Discord jest ograniczony, mianowicie jak ja komuś daję funkcję administratora, że może tylko ja teraz Eli nie słyszę ściągać, że może ktoś ściągać przerwy, dawać bany i ściągać bany. Elu, przerywa cię. Wiem, ja muszę, słuchajcie, przejść na tryb samolotowy, bo jakaś pizda do mnie. Jakaś pizda dzwoni po 100 razy i przejść na tryb samolotowy, żeby mi się telefon nie łączył. Rozumiecie? Czy nie? Blokuj. Dajcie tam, jak dzwoni, blokuj. Za 2 minuty wrócę. Blamy. Spoko. No jak pizda dzwoni, to ja nie poradzę. To pewnie Monia.
Albo TVN Uwaga. Marek jest na publiczności. O nie, któż by się tego spodziewał? A ja właśnie mam pytanie, czy wiadomo coś, co się stało właśnie z tą Moniką od akwarium dla chomika? Raz weszła. Smutna Monika? Nie wiadomo. Hejka. Ela ją rozpuściła w kwasie w wannie. Ela, jesteś? Ela. Ale międzywymiarowej i chwilowo nie ma niestety. A, no dobrze, okej. Okay. Legenda głosi, że Ela strzela z ucha na komendzie. To kłamstwo. Ale na papier, czy tak pod stołem? Zmowcy do niej strzelają z ucha. Leśne z lodówki chyba. A jak wam minął dzień? Zajebiście. Za szybko. O, ale miejmy nadzieję, że wieczór będzie się dłużyć. Też taką mam nadzieję. Aż te ciasta idę ukroić. A ogólnie tego, coś się stało i ten? Czy coś? Taki, czy to taki... Luźne podium po prostu, znaczy, pogawędki. Wiesz co, międzywymiarowy, nie wiem czy byłeś wcześniej, ale żałuję, że cię wcześniej nie było. No właśnie, bo tak patrzę, dużo osób jest i w ogóle co sobie myślę, no, padnę. No. Znaczy wiesz co, no było to co było wcześniej, że za dużo ludzi było, wyrąbało kanał, więc podium. Mhm. No właśnie też miałem jakieś dziwne problemy, że tam mi zacinało Discorda. Ale myślałem, że to u mnie tylko. Ona. No okej. Okay. Ela wraca czy nie wraca? No... Nie ma jej, tak? Poczekaj ze 3 minuty. A, jest w widowni. No, buja się na szczepaku. Blisko Marka. No, słychać mnie? Tak, słychać. Hej, hej, Elu. Głośnie, Elo. Miałam problem tutaj z łączeniem. No więc tak. Jest zasada taka, że nie wolno administratorom ściągać przerw ani banów. Tylko ja mogę to robić. Administratorzy są od tak, nie wiem, słychać mnie? Tak, Elu, słychać dobrze, rozumiem. Nie będę nikogo banować. Administratorzy są od dawania przerw i banów, ale nie od ściągania. Mogą tylko ściągnąć
dane przerwy i bany przez siebie. I cały czas to powtarzam od pół roku. Ciągle ktoś ściąga przerwy dane przez inne osoby albo bany. Administratorzy nie są od tego, żeby ściągać przerwy, tylko żeby dawać. Tak jak policja, która idzie na ulicę. Słuchać mnie? Tak działa. Słuchać mnie? Tak, doskonale, Elu. Policja, która jest wysyłana z pałami codziennie na ulicę, oni nie są od tego, żeby ludziom anulować mandaty, cofać decyzję sądu o zabraniu domu. Oni nie są od tego. Oni są tylko i wyłącznie od tego, żeby jebać następne mandaty. Następne mandaty, nowe. I tak samo jest z administratorami na naszym serwerze. Ich nie interesuje to, co było, tylko to, co jest i to, co będzie. I można tylko sobie dawać kary nowym osobom, a nie usuwamy jakichś decyzji, które miały miejsce kiedyś. No bo skoro policja nie podważa, jeżeli jeden policjant przyjdzie do mnie i zamknie mnie w areszcie na 2 dni, tak? Słuchać mnie? Tak, słyszymy, ale tylko nie chcemy przeszkadzać. No nie może drugi policjant przyjść i mnie wypuścić, prawda? No jest tak, czy nie jest tak? I tak samo z administratorami. Jak ktoś ma przerwę, to nie może sobie przyjść administrator i jej zdjąć. Czy tam ban. No, tak. No bo ktoś to zrobił, tylko... I kto o tym decyduje, że ktoś wychodzi z aresztu? Prokurator, sędzia, tak? Czyli kto decyduje na serwerze, że komuś można zdjąć bana? Właściciel serwera. A nie jakiś administrator, który jest od tygodnia testowo przyjęty, ściąga wszystkim przerwy i wszystko wycofuje. No to tak nie działa. No, trochę nieładnie. Spotkaliście się kiedyś z tym, że jeden policjant wam dał mandat, a na drugi dzień inny policjant wam zdjął ten mandat? Ela, nigdy mi policjant nie dał żadnego mandatu, więc... No tak, ale jeśli komuś dał, to pojechaliście na drugi dzień i inny policjant wam zdjął? Oj, Ela. I prosta zasada na naszym serwerze. Nie zdejmujemy kar dawanych przez innych administratorów. To tylko może zrobić właściciel serwera. No i dlaczego to jest tak trudno zrozumieć? Elu, ale ty zrozumiałeś, tylko tutaj problem był, że ktoś dostał bana na 7 dni. Po tych 7 dniach nawet nie pojawił się, czy tam wysłał jedną wiadomość do tego nieobraźliwą i już dostał kolejnego bana na 7 dni. Nie lepiej dać po prostu zamiast 7-dniowego już permanentnego bana? Zamiast 7-dniowego wyciszenia? Jest zasada, która brzmi: nie podważamy autorytetu innych administratorów. Jeżeli jakiś administrator zadecyduje coś, to drugi nie może tego zdjąć. Tylko ja mogę się tym zainteresować, nikt inny. Więc Kupis przekroczył swoje kompetencje. Zresztą Kupis ciągle ściąga różne bany. Ciągle ściąga. Cały czas ściąga. Cały Kupis. A on nie jest od ściągania banów, tylko od dawania. A mam pytanie, skoro jest kanał prośby o unbany, to już ten kanał nie działa, czy jak? Anbany, ja zmieniłam zasady, anbany to też tylko ja daję i koniec, no. Ale my kochamy Kupisa. Po prostu powiedziałam administratorom, że można dawać anbany, nie można wyjmować przerw.
Ale okazało się, że to jest ciężko zrozumieć. W związku z czym wprowadziłam zasadę, że w ogóle nic nie wolno ściągać. Ani banów, ani przerw. Można tylko dawać. I można sobie zdjąć tylko dane przez siebie. Koniec. Kropka. Bany ściągam tylko i wyłącznie ja. Bo jak mówiłam, że można... Pisałam 100 razy, że można ściągać przerwy. Przepraszam. Można ściągać bany. Nie można ściągać przerw. No ale okazało się, że to jest trudno zapamiętać, nie? No więc wprowadziłam zasadę, że nic nie wolno ściągać. To już jest łatwiej zapamiętać, nic. Można tylko dawać przerwy i bany, a ściągać nie wolno żadnych. Czyli no, tak to klasycznie, jest... pałą przez plecy i do radiowozu. Dobrze, dobrze, dyktatura i tak ma być, Ela. Chodzi mi o to, że ktoś napisze... Ela, Gawin, jesteś głupią pizdą. Dobrze, że ci zabrali dziecko, zdechnij, kurwo. I ktoś dostaje za to 7 dni przerwy. Następnie... I chodzi o to, żeby ta Menda te 7 dni sobie przemyślała, co napisała. Tak? Następnie sobie przychodzi jakiś administrator, który... nie wiem... ma jakąś misję uzdrawiania ludzi, czy chuj wie co. I na drugi dzień człowiekowi, który mnie obraził, ściąga przerwę, nie? Natomiast jeśli chodzi o psychotropa, to on tutaj w ogóle nie może być na serwerze, ale ponieważ nie ma banów, więc... 7 dni na przerwie, 1 dzień wolny i znowu 7 dni na przerwie. I on ląduje na przerwie za nic. On ląduje na przerwie za to, kim jest. Nie musi nic pisać obraźliwego. Jego tutaj na tym serwerze nie będzie. Wróg publiczny numer 1. Ale nie dam mu permanentnego bana. Niech se czasem coś pisze, nie? Tam pół dnia, a potem niech wypierdala na przerwę, no i koniec, no. No więc był dzisiaj problem, bo tam parę godzin coś tam kombinował, w końcu Ewelina dała mu przerwę, bo jak ta, ja tak powiedziałam, żeby dawać, kupić mu zdjął przerwę w dodatku. O ile wiem, psychotropowi już kupis wiele razy ściągał przerwy. I teraz należałoby się zastanowić, Arek, czemu ty mu te przerwy cały czas ściągasz? Tak ci zależy, żeby ten psychotrop był u nas na serwerze? Ale o co ci chodzi? Chcesz sobie z nim porozmawiać, to sobie może z nim porozmawiaj prywatnie, a nie ściągaj mu tutaj przerw, nie? Jak go tutaj nikt nie chce. Zaproś go do siebie, do Berlina, albo pojedź do niego na wybrzeże i sobie z nim pogadaj, a nie ściągaj mu cały czas tych przerw. Lubisz go, chcesz sobie z nim pogadać, to się z nim umów. Masz do niego telefon, albo ja ci podam i się z nim spotkaj. A nie, on nie musi być na tym serwerze, nie? Ale Elu, ja nie mogę, bo ja tam bana mam od stycznia, od grudnia. Jak ciebie broniłem, to jeszcze chyba mam raczej bana, więc nie wyjdzie to. Nie wiedziałam, że jesteś. Nie no, słucham. Wiesz co, 2 razy zdjąłem psychotropowi. Nie chodzi no o to. Ela, słuchaj. Elunia, kurwa, ale to jest wróg numer 1, czego nie rozumiem? Ja pierdolę. Przez niego straciłam córkę. On mnie zgłasza wszędzie, żebym nie miała żadnych portali. Nawołuje, żeby przywozili mi policję. Po co mu ściągasz przerwy? Po co on mi jest potrzebny? Do czego? No, czego nie rozumiem. Masz prawdę. Nie rozumiesz. Idą przecież... święta. Masz prawdę. Ale przecież on mnie niszczy. Czemu mu ściągasz te przerwy? Nie rozumiesz. On nawołuje publicznie, żeby ludzie mnie gnoili. Po co mu ściągasz przerwy? Ja go nie chcę na tym naszym serwerze. No na litość boską.
Ela, a tak naprawdę wiesz co, zdjąłem przerwę psychotropową, dlatego żeby zrobić na ale ciągle mnie ściągasz, już nie, 10 razy ściągnąłeś. Drugi, dwa razy zdjąłem, a zdjąłem no dzisiaj mógł dlatego, że... Po co, dlatego, kochasz go, się? Ja lubię tylko wszystkich, nie kocham. Kochać to mogę no, o co chodzi, no? Ja żeby się przypierdalał, żeby czytał wszystko, o to ci chodzi? Żeby jeszcze bardziej mi zaszkodził? Mało już jestem jestem w za mało złym stanie, jeszcze trzeba mnie bardziej mi trzeba dokopać? Widziałeś w jakim stanie... Widziałeś, w jakim stanie byłem wczoraj na live'ie? To jest jeszcze mało dla ciebie? Będziesz mu dalej ściągał te przerwy? Nie, Elu, ale po prostu 5 minut nie minęło, a Ewelina mu dowaliła przerwę. Nie, dobrze. I bardzo dobrze, ja go tutaj nie chcę. No dobrze, i tak samo jak na mnie było, że wyzywałaś mnie od najgorszych i na czacie pisałaś na mnie najgorzej, że ja Hansy zdejmuję przerwę. Tak, pisałaś Elu, a to Ewelina w piątek zdjęła i nie, ja już ją zablokowałem u siebie, nie wiem, możesz mnie zdjąć. Możesz zdjąć mnie w sobotę rozmawiałam z Elu, ja z nią też nie będę rozmawiał, bo jak na ciebie... Eweli, nie zakrzykuj Kupisa, jak coś mówi, okej? Okay? Słuchajcie, to ja mam taką propozycję. To ja może odejdę z tego serwera, dobra? Skoro ja tu nie mam nic do powiedzenia. I sobie tam ściągajcie te przerwy, skoro wam tak strasznie zależy. Okay? Ela, a dlaczego stara pralka ma zmieniony nick przez admina, to znaczy z pseudonim? Kto jej zmienił nick? No nie wiem, ale jakiś admin jej zmienił pseudonim starej pralce i tu jest. Jak się teraz nazywa? To ja zaraz ci powiem. No to jakiś administrator? Zdrajca. Sama mogła sobie zmienić na serwerze przecież. Nie można, u nas zablokowane jest. Mumin ma nick Mumin. No to Marek. Marek jej pewnie zmienił. Bo to jest jego kurwa. To jest przyjaciółeczka Marka i kochanka i kurwa zmienił jej na Mumin. Oj, Marek. Jeszcze tu on z nami jest, Ela, ja nas słucha. Nie szkoda wam marnować czasu na jakiegoś zjeba psychotropa? Przy to szołom jest, kurwa, jebać go to. No pewnie, że tak, wiesz, no ja rozumiem to, Ela ma rację, tak? Tylko mi chodziło o to, że 5 minut dał pod, Ela dała post, on dał serduszka i patrzę, on ma przerwę, to dlatego odbanowałem, no. No i to wszystko, Boże kochany, kiedy dobra. Ja zdradziłem kiedyś Elę? Nigdy Eli nie zdradziłem. Dobra, no ale skoro Ewelina mu jedna przerwę, to bardzo dobrze. A ona tak samo zrobiła błąd, że ściągnęła przerwę Hance, no i na jedno wychodzi. Jeden na jeden, no i tyle. Dzisiaj ale wiesz, ma podział ze swoją nową pasją. Ja chciałam powiedzieć, że my kochamy Kupiska. Właśnie, Kupis jest jednym z mniej konfliktowych administratorów, jeżeli chodzi o ten serwer. I naprawdę, Elu, myślę, że jeżeli chodzi o Kupisa, no to lepiej trafić nie mogłaś. No wiem, no ale ściąga ciągle psychotropowi przerwy. Tylko no. Elu, on powiedział, że dwa razy to tylko zrobił. To było tylko dwa razy i tyle. No Ela, no proszę cię, tylko z powodu no takich dobra. Dwóch rzeczy chcesz mu, no nie wiem, no zdjąć uprawnienia czy coś? Ale ja chciałam powiedzieć taką rzecz. Że jak psychotrop tutaj będzie rozmawiał na serwerze, to mnie tutaj nie będzie. Ja stąd wyjdę. My też odejdziemy. Bo ja z tym chujem nie będę rozmawiać. Nie wiem, rozumiecie to, czy nie? Więc jak ktoś mu ściąga przerwy, ja sobie pytam, co tam słuchać widzowie i psychotrop. No to ja, jak dzisiaj go zobaczyłam, to ja wyszłam. Nie było mnie cały dzień. To chcecie być z psychotropem na moim serwerze, czy ze mną? Z tobą, Elu. Nie mamy wyjścia.
Bo nie możecie być i z nim, i ze mną, bo ja nie chcę być z nim. Się będę z psychotropem dogadywać, kurwa mać? Bo mogę tylko słowo, bo kupis mnie wyciszył celowo. Myślicie, że zrobi jakąś krzywdę, a ja podwinę ogon i będę z nim współpracować? Kurwa nie! Załatwcie te sprawy związane z serwerem, z administracją. Ale czemu on nagadał na mnie i mnie wyciszył, a ja nie mogłam się obronić? Ewelin, ja naprawdę nie wiem, czemu to nie, zrobił. Ja nie wiem też, czemu ty nastąpiłaś na kupisa. Ale, nie wiem też, czemu Ela ten temat rozwiązuje tutaj, ale moja propozycja jest taka, zapytać. Że może zrozumiemy z Elą. Chcesz się o coś zapytać, możecie przestać mówić, bla, 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 bla. I po co mnie wyciszasz, Ewelina, teraz? To ja ciebie teraz też wyciszam i choć tyle, i masz. Ewelina wzięła i mnie wyciszyła. Ja nie wiem, czy ona jest tutaj szefem. Ja, Elaston, już odchodzę. Na razie, cześć. Ja nie, dzisiaj nie będę brał udziału w żadnym... Ja w ogóle wychodzę z serwera. Niech sobie ja siedzi Ewelina, niech rządzi na dwóch zaraz serwerach. Zaraz ja się wkurwię i ja stąd wyjdę. Ale kto kogo wycisza? No kurwa ma. Ewelina wyciszyła mnie. To sprawdzisz dziennik, kto kogo pierwszy wyciszył. Nie, no, on mi pierwszy wyciszył. Dobra, Elu, ja tylko powiem słowo i wychodzę. Bo jak psychotrop wywalił na Kupiza wszystkie materiały, to wszyscy go bronili, tak? W sześciuteńce. Ja też go broniłam. Na każdej kurwa głosówce. Kogo broniłaś? Kupiza. Co to znaczy go? Kupiza. Jak wyciekły na niego materiały, wszyscy go broniliśmy. Wczoraj wyciekły materiały na mnie. I on go dzisiaj odbanował. Ja mu wysyłam mu screeny, kurwa, że ma moje dane i wszystko, a on, a co mnie to interesuje? To dba o własną dupę i dziękuję, do widzenia. Ja też nie będę na tym serwerze, bawcie się dobrze. A trzeba było to we trójkę załatwić. Momencik. Jesteście, czy już was nie ma? Jesteśmy cały czas, Elu. Ja pierwszy słyszę. Macie do mnie Messenger, telefony, WhatsApp, możecie się ze mną kontaktować. No, pierwszy słyszę o tym. Ale administratorzy sobie już poszli. Siedzą w widowni jeszcze. A. W razie czego są też lektorzy na podium. Nie, bo chodzi o to, że kupis jest tutaj nowy u nas i nie zna tych zasad. Ewelina też jest nowa. No nie wolno, jest administrator, ludzie mają nawzajem takie same funkcje, nie podważamy kompetencji drugiego administratora. Jest zasada taka jak wśród muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No kurwa. Taka jest zasada. No normalnie, nie? I niestety no są administratorzy, nie? I cokolwiek by ktoś zrobił, kurwa, nawet złego, jesteśmy jakimś teamem, jakimś zespołem i popieramy się nawzajem. I jak coś tam nie zagra, no to tam jakoś to między sobą wyjaśniamy, a nie publicznie robimy jakieś dramy. Bo nie chodzi o to, żeby zepsuć ten team i to, że mi w jakiś sposób pomagacie. Natomiast muszę powiedzieć, że przykro mi jest, bo tak, jak był Janys, cały czas się kłócił z Maćkiem, non-stop. Z Maćkiem się wszyscy kłócili. I z Maćkiem, Jan z nie Maćkiem... Nie wiem jeszcze nikogo, kto się z Maćkiem nie kłócił. Jany z Maćkiem, jasne, Maciek, Maciek z Janysem, ale to Janys dojeżdżał Maćka tak ogólnie na tych naszych administratorskich serwerach, nie?
Bo jakoś z Maćkiem nikt nie miał problemu. Ja go nie dojeżdżałam, Marek go nie dojeżdżał, Mrunia nie, Angie nie, Mruk nie, tylko kurwa Janys cały czas tego Maćka jebał. No to trochę dziwne, nie? Że akurat on jeden miał z nim problem. Maciek to się sam dojeżdżał. Ale pozostali administratorzy nie mieli żadnego problemu z Maćkiem, więc należy się nad tym zastanowić. Tylko Janys cały czas dopierdalał Maćka i mi się to nie podobało, nie? A teraz znowu tutaj jest konflikt między Kupisem i Eweliną. Lunia, bo ludzie mają za duże patrzcie na szkło po prostu. A jakoś nikt nie ma z Kupisem problemów z moich pozostałych administratorów, ani nikt nie ma problemu z Eweliną. No więc należy się zastanowić, o co tutaj chodzi, nie? A chodzi o to, że jak wy się kłócicie między sobą, to kto na tym traci? Ja. Serwer. Dla was to jest tylko zabawa, a kto na tym traci? Ja i serwer. No. Elu, ale to była taka jednorazowa raczej sytuacja. Powinniście to po prostu we trzy osoby przegadać, czy z pozostałymi adminami, a nie tu na podium, bo tu na podium też są inne emocje, prawda? No właśnie. Ale jak oglądałeś wczoraj live'a Marka? Nie, no jak ja miałam oglądać live'a Marka, jak ja miałam swojego live'a? No ty dzisiaj oglądałaś. Nie, nie oglądałam. A co? Restream robił twojego live'a. I 500 zarobił. A pytam, tak po prostu chciałam trochę zmienić temat tego. Ogólnie to było bardzo zabawnie i był bardzo uroczy, jeżeli chodzi o zachowanie, ale i był przyjemny tak naprawdę. I miał bardzo fajną czapeczkę. Myślę, że dobrze byś się bawiła to oglądając. Słuchajcie, jeśli chodzi o Marka, moi widzowie postanowili, że oni już nie chcą, żebym z Markiem miała jakikolwiek kontakt, żebym z nim się przyjaźniła, współpracowała i kiedykolwiek się spotkała. W związku z tym, ponieważ ja jestem własnością publiczną, muszę się dostosować do tego, co chcą widzowie, więc... moich kontaktów z Markiem już więcej nie będzie. Tak zadecydowali widzowie. Tak zadecydowali widzowie, fani, antyfani. To jakaś ankieta była na ten temat? Fani, trolle, hejterzy, stalkerzy, wszyscy stwierdzili, że Marka ma już nie być w moim życiu, w związku z czym go nie będzie, bo to nie zależy, to nie ja decyduję, z kim się spotykam, tylko moi widzowie. A moi widzowie zadecydowali, że nie chcą już Marka więcej. Elu, a w jaki sposób zadecydowali? Ja się muszę dostosować, nie? A powiesz nam, w jaki sposób zadecydowali? Właśnie, to jest zastanawiające. Wpisy, opinie na czatach, telefony, donaty. Wszyscy mówią, że nie chcą, żebyśmy już mieli więcej kontakt. No więc widzowie zadecydowali i trzeba się do tego podporządkować, skoro się jest osobą publiczną, własnością publiczności. No trochę lipa sugerować się tym, co powie ktoś z obcy ci zupełnie. Ludzie, nie uważasz? Ludzie chcą, żebyśmy już ze sobą nie rozmawiali, w związku z czym postanowiłam przestać rozmawiać już z Markiem. Czyli co, to co ludzie zadecydują, to ty bierzesz pod uwagę i nie będziesz brała pod uwagę swojego własnego zdania i zdania Marka?
No nie mogę, bo ja jestem własnością publiczną, ja nie mam swojego zdania. Aha. Czy nie masz zdanie? To trochę jak Michael Jackson. To znaczy, ja nie mam prawa mieć swojego zdania, tak jak Marek nie ma prawa mieć swojego zdania. Wy decydujecie o tym. To takie igrzyska śmierci. No tak, wy decydujecie o tym, z kim ja... Tak, wy decydujecie o tym, z kim ja mogę być i wy zdecydowaliście, że ja nie mogę być z Markiem, więc nie będę. No i tyle, no. Okej, jeśli... Jest bardzo bolesny. Ludzie zdecydowali, że nie mogę być z Markiem. Macie jakieś złudzenia, że ludzie zdecydowali, że mogę być z Markiem? Jak wszyscy tysiące osób walczą, żebyśmy byli ciągle pokłóceni, no to trzeba się dostosować do tego, co chce widownia, prawda? Bo to jest tylko teatr, to jest tylko taki show. A to widzowie tak naprawdę decydują o wszystkim. I oni zdecydowali, żeby Marka już nie było w moim życiu, w związku z czym go nie będzie. No, skoro to twoja taka wola nowego. Jest Elena, to wiesz, dostosujemy się do tego jako twoi fani. Nie moja wola. Nie moja wola. Ludzie tak strasznie walczyli, żeby Marka już nie było w moim życiu. No to nie będzie, nie? No ale w jakiś sposób się godzisz na to, żeby ludzie decydowali o tym, co robisz, więc w pewnym stopniu to jest twoja wola, żeby tak było. To mówisz, brzmi trochę jakbyś była marionetką, którą targa tu po prostu w każdą stronę. Mm-hmm. Bardzo to smutne. To znaczy... Dobra, pytacie się, to wam odpowiadam. Hejterzy wyprali mózg Markowi, żeby się mną nie interesował. Ale ja jestem mało podatna na manipulacje, ale aktualnie nastąpił przełom i hejterzy w końcu wyprali mi też mózg, żebym się też z nim nie kontaktowała i ja już nie chcę. Chciałam, ale tak długo mi prali mózg, rok, że w końcu wyprali. Czyli to była obustronna decyzja. Ja jestem tylko człowiekiem, nie jestem komputerem. Wmawiali mi wszyscy, jaki Marek jest beznadziejny, no i w końcu w to uwierzyłam. Elu, a mówiłaś ostatnio coś o nowym chłopaku, a raczej materiale? To wciąż aktualne, czy jednak to się rozmyło? Brunet, zmienione oczy, wysoki 1,80 m, Ela, nie pamiętasz? 1,81 m. Dobrze zbudowany. No. To znaczy tak, no. Poznałam chłopaka tydzień temu na naszym Discordzie. Przyszedł pomóc mi z komputerem. No, jakieś tam 10 dni temu go poznałam. Ale on nie jest informatykiem, tylko tak interesuje się prywatnie, a jest po AWF-ie. Pracuje w Krakowie w jednym z klubów sportowych jako trener. Ma 35 lat. Bardzo wysportowaną sylwetkę, ładnie umięśnione ciało. Przystojny. A był u mnie na... Jest trenerem w klubie sportowym. O. Studiował AWF.
Był u mnie w piątek na live, jak mnie zatrzymali. Myślałam, że się zniechęci, ale się nie zniechęcił do tego wszystkiego, co się wydarzyło. Klub sportowy Tęcza? W sobotę był u mnie, oglądaliśmy sobie telewizję. Nie, nie wiem. Nie wiem, co tam dalej. Aha, chcę, żebym chodziła na siłownię i ćwiczyła. I powiedział, że będzie przychodził codziennie i mnie pilnował, żebym nie piła alkoholu. A ogarnie ci karnet darmowy? Już go lubimy. To taki osobisty trener personalny, można powiedzieć. Jakaś relacja romantyczna się zapowiada, Elu? Czy friends with benefits? Jeszcze to jest kolega na razie, nie? Ale Elu? To jest w ogóle trudna sprawa z nim, bo on powiedział, że pójdzie ze mną do łóżka, tylko nie od razu. No, czyli będzie kolegą z benefitami, no kurde, Elena. Uściwy mężczyzna, trzeba poczekać, zanim się z nim. Muszę poczekać, no nie wiem jak długo. Elu, czy jak mam się kocha, dla to się ciebie czeka, ciuki? Ile trzeba. Czy mam dla ciebie ciuki? To znaczy, obiecał, że mnie przeleci, tylko kurwa nie wiem, czy za tydzień, za dwa, czy za trzy. Chyba nie dłużej niż miesiąc, nie? Jak myślicie? A ile jeszcze wytrzymasz, Elu? Różnie to bywa. Zależy jak ci... No, to zależy od niego, nie? Czy twardziel jest. Może wytrzymać nawet trzy miesiące, jak dobrze poleci. A jak jest przepuszczony, to może szybko. Kurwa, trzy miesiące... Nie, 3 miesiące to nie dam rady. Najwyżej, kurwa, 2 tygodnie mogę wytrzymać jeszcze. Jezu, jak się nie... zaprosić, dać mu trochę alkoholu. Jak się nie zdecyduje w ciągu 2 tygodni, to się żegnam z nim już po prostu bez jaj. Ale wiesz co, no wiesz więc to oznacza, że z Marcinem już definitywny koniec, tak? Załatwi. To może warto go poinformować, że ma 2 tygodnie i wyjazd. No, albo ściągasz spodnie, albo właśnie się go poinformowała. Nie widzimy, tak powiedzieć. On jest u nas na Discordzie, ale on nie słucha tych głosówek, tego wszystkiego, także... Poza tym powiedział, że mogę sobie tam gadać, co chcę, on ma to w dupie, ale on tego nawet nie słucha, także spokojnie. To trzeba mu napisać wiadomość. Gościu, masz 2 tygodnie. Albo proste, ruchasz się, albo nie. Czy no trzeba bo z tobą chodzić? Będzie można go porywać? Ja myślę, że Marek się wkurwił teraz. Ja powiem wam, dlaczego taka byłam zła w niedzielę, czyli wczoraj, nie? No bo tak, przyszedł ten kolega w sobotę i zrobiliśmy sobie kino domowe, oglądaliśmy sobie filmy, nie? Jaki film oglądaliście? Właśnie, jakie filmy, Ela, oglądałaś? Takie nagrane mam różne jakieś, więc sobie oglądaliśmy horrory, krzyk i tam jakieś tam inne rzeczy. No, no i on... Klasyka kina. Przysłali mi widzowie butelkę wina, taką litrową. Nie pokazałam tego, w piątek mi przysłali, no i miałam taką butelkę wina, takiego słodkiego, nie? No i on powiedział, że ja nie wolno mi pić tego wina, nie? No dobra, spoko. I słuchajcie, i wziął, i on sam wypił całe to wino, nie? Co? No, a mi nie pozwolił pić, bo powiedział, że ja nie mogę. Oglądaliśmy sobie te horrory, nie? I słuchajcie, i ten, no i fajnie było w sobotę wieczorem. I wiecie, co się stało? I no i zasnął. W sypialni. W końcu wypił litr wina, nie? No to miał prawo. No, no i zasnął. Fajne zdjęcie jest na czacie podium. Słuchajcie, i zasnął w sypialni. Tam zrobić porządek. Przepraszam. Słuchajcie, zasnął w ubraniu, w swetrze i w dżinsach, u mnie w łóżku,
W sypialni, wyobrażacie sobie? I kurwa, i tak spał, nie? W nocy wstał tam do łazienki, żeby się czegoś napić, to sobie ściągnął te spodnie i ten sweter. No to ja już myślałam, że może się do mnie poprzytula czy coś. A on, kurde, dobry wieczór. A on znowu poszedł spać. No, a potem w sobotę się obudził, bo to było sobotę, tak, w niedzielę się obudził, bo to było w noc soboty na niedzielę. W niedzielę się obudził i o 8 rano, że on musi iść na zajęcia tam takie treningowe, no i poszedł i zostawił mnie, no i miałam zły humor i dlatego się tak całą niedzielę denerwowałam. Słyszycie? Tak, słyszymy. Tak, oczywiście, tak, kochana, tak, że to słyszymy. No to niewesoła sytuacja. Niewesoła sytuacja. Jakby no u mnie dziewczyna się zachlała i po litrze wina zasnęła i rano wyszła. No. A ja ci powiem, Elka, tak, nie warto w ogóle, kurwa, na mężczyzn zwracać uwagi. W ogóle, kurwa, to jest tylko marnowanie czasu, kochana, naprawdę. Napisz no, się za sobą. No chyba tak, no bo bez jaj, no ja pierdolę. Sami nie pozwoli, żeby to nie wytrzymał. Pewnie, nie, to pewnie ale jakaś brzydka mówi i dlatego ona tak mówi. Nie pozwoli mi pić alkoholu, a sam wypił całe wino od moich widzów, no. Bo to albo chce podrywać Elę. Ale pytanie... Tak Ela, pytanie, a on wypił to duszkiem, czy on tak stopniowo to pił? O, duszkiem to niezły koleś. Stopniowo, ale w ciągu godziny wyklał to wino. Ocie, no bo... panie, w ciągu godziny to się nie dziwię, Ela, że poszedł spać. No bo a ja mam pytanie, dlaczego kurwa urząd skarbowy wysyła jakieś kurwa dildosy, które Ela posiada? Co to ma być? Proszę o spokój. Co napierdoli? Na podium pojawiają się zdjęcia, że nie mamy adminów. Wow. Siuraki wysyła. Dobra, Ela, krótka kurwa piłka, dawaj mi admina, kurwa, posprzątam tutaj. Dobra, Aleks, uspokój się. Cicho tam bądź, hejterze. Uspokój się. Ty nie możesz? Aleks. Ja nie mogę, bo właśnie chwilę temu straciłem uprawnienie. Słuchajcie. Ja chciałam powiedzieć coś takiego, że, bo wczoraj nie mówiłam chyba o tym na live'ie, że naprawdę łączyło mnie z Markiem coś wyjątkowego, ale ludzie tak strasznie zaczęli nam dokuczać wszyscy wokół, że Marek się postanowił poddać, a ja w końcu też się postanowiłam poddać. Także skoro nie chcecie, żeby już było, żeby były jakieś wspólne filmy razem i w ogóle cokolwiek, no to już nie będzie nic. Ela, ale takie pytanie mam, przypomniałam sobie, ale mów, ja zaraz zadam. Ja mam tutaj różnych jakichś wielbicieli w Krakowie, więc no właśnie. Nie ma problemu. Jakiś Marek chłopak też tam, z plecakiem był przecież. Marek też chłopakiem? Tam kogoś sobie na pewno pozna, nie? No i to wy, widzowie, zdecydowaliście, że nie chcecie już nas razem widzieć, więc my się postanowiliśmy z Markiem do tego po prostu dostosować. To, co widownia chce. Show must go on. A dlaczego pozwalasz widzom decydować za ciebie? No bo dziesiątki osób, setki walczyło cały czas, żeby nas skłócić i za bardzo
Nie da się nic zrobić, nie da się tego powstrzymać. No i to zrób swoją własną decyzję, to jest twoja decyzja. Nie musisz się tego słuchać. Ja mogę tego nie słuchać, ale oni też manipulują Markiem, no nie? No to już jest kwestia Marka. Na przykład Marek mi wysłał, ja napisałam w piątek, że nie mam pieniędzy na koncie, bo nie miałam, zero miałam po prostu. I córeczka tutaj przez rodzinę mi powiedziała, że umówiła się z koleżanką w supermarkecie, w galerii handlowej i sobie chce kupić jakieś ubrania. I czy mogłabym jej przesłać jakieś pieniądze? I co ja mam dziecku powiedzieć, jak ono chce pieniądze, nie? Na ubrania. Wiecie, jaką mam sytuację finansową, nie mam donate'ów, różne mam problemy. No więc sobie napisałam na Discordzie, że jakby ktoś mi mógł wysłać tam parę złotych, no to byłoby fajnie, bo muszę córce dać na zakupy. No i tam mi ludzie coś tam wysłali, parę złotych, no i Marek mi wysłał, Marek Łangowski, youtuber, mi wysłał 15 złotych. Ponieważ ja przez cały dzień tam zamieszczałam jakieś takie niemiłe posty o nim i on mi wysłał te 15 zł, no to wzięłam, zrobiłam potwierdzenie tego przelewu, usunęłam jego dane, no i wróciłam sobie na Discorda i napisałam, że dziękuję za przelew. Bo też podziękowałam innym osobom, no nie? No i wtedy hejterzy zaczęli Marka dojeżdżać, że ja mu podziękowałam, że on mi wysłał jakieś pieniądze, nie wiedzieli ile. I potem na drugi dzień w sobotę, bo to było w piątek miniony, na drugi dzień w sobotę Marek mi zaczął przysyłać screeny, że mu jakieś hejterki piszą. Cytuję. To ty wstajesz rano do pracy, a ta szmata sobie śpi do południa. I tej kurwie potem bierzesz i wysyłasz pieniądze. Chyba cię pojebało, kurwa. To już nie masz komu wysyłać pieniędzy, tylko tej szmacie. No i Marek mi to przesłał, nie? Potem znowu w niedzielę mi przysłał, że mu jakieś hejterki pisały. Kurwa, ty jej sprzątałeś w łazience, czyściłeś, a ona cię oskarżyła, że jesteś pedofilem, to ty już nie masz komu, kurwa, sprzątać w łazience, tylko takiej piździe jak Ela, a weź wypierdalaj. I on mi to wszystko przysłał, nie? No i zrobiło mi się przykro. Zablokowałam go na Messengerze. Oddałam mu to 15 zł. Natomiast, nie wiem, słychać mnie? Tak, Elu, słychać doskonale. Słychać się cały czas. Ja nagrywałam Markowi taką wiadomość, ale teraz wam powiem o tym. Wiecie co? Ja już wolę być kurwą. Normalną dziwką z internetu. Co za odważne postanowienie. Bo jak pójdę... Chcę tu teraz uzasadnić. Wolę być zwykłą kurwą za pieniądze. Bo jak się spotkam z facetem na seks, to on mi zapłaci parę stówek i potem sobie kupię różne rzeczy. Gdybym była żoną i by się ktoś ze mną ożenił, to też by mi mąż kupił mieszkanie, samochód, traktor, firmę by mi uruchomił, chuj wie co. No chyba, że... Ale traktor, że to był jak... po co traktor? Chyba, że to byłby jakiś taki kombinator, nie? Że chciałby rozdzielność majątkową, bo by więcej zarabiał i liczyłby każdy grosz. Ale i tak za to, że się ze mną dupczy i mu rodziłam dziecko, to bym kurwa miała wszystko, nie? Mieszkanie, wikt, opierunek i wszystko bym miała. Ale jak kobieta jest kochanką, bo ja byłam kochanką Marka,
Słuchać mnie? Mhm. Słychać. Jak kobieta jest kochanką, to jej się gówno należy. Ona nic nie dostanie. Nic. Rozumiecie? Nic. Kochanka... Figę z makiem dostanie. Kochanka musi sama zapłacić, żeby przyszedł kochanek. Dlatego bardziej się opłaca, jeżeli nie możesz być żoną, to bądź kurwą. Ale nie bądź nigdy kochanką, bo kochanka... Brydne. Kochanka. Ja byłam kochanką Marka przez rok. I co? Hejterzy uznali, że on nie może mi 15 zł wysłać, bo to jest kurwa za dużo dla mnie. A ile Kulczyk dawał swojej żonie? Jan Kulczyk? Nie że wiem. Że się z nią dupczył? Miliardy. Miliardy no, ale byłaś żoną Andrzeja i kupił ci mieszkanie, kupił ci samochód. Przecież miałaś męża. Pieniędzy co dzień. Patrz hejterka, Ela. Mu zapłacić. Mówiłaś, że ty musiałaś mu zapłacić, żeby wyszedł za ciebie. 500 000. Nie, bo oboje pracowaliśmy, pomagał mi w mojej firmie i to, co zarabiał, przynosił do domu te pieniądze. Ja sobie je brałam. No tak, no, ale mówiłaś, że mąż by ci mieszkanie kupił i samochód. To kupił ci mieszkanie i samochód? Ja zarabiałam... Kamień z napisem love. Zarabiałam więcej niż Andrzej i dostawałam od mojej rodziny więcej niż on od swojej rodziny. Jeśli to was interesuje. Ale ja się z nim wszystkim dzieliłam, pomimo, że mieliśmy rozdzielność majątkową, miał do wszystkiego dostęp. Do każdej gotówki. Elu, mam takie jedno pytanie, a jak jeszcze byłaś z Andrzejem i on zarabiał, to kto płacił rachunki wtedy? Ja płaciłam. To ty dokładałaś do tego małżeństwa. Czyli żony jednak nie mają tak dobrze i też muszą płacić. To co to za interes, jak trzeba do niego dokładać? No bo mówię wam, że on mniej zarabiał i jego rodzina mniej dawała na nasze wspólne życie niż moja. Ale jakie to ma znaczenie? Ponieważ Ela jest silną, niezależną kobietą. Prawdziwej miłości nie ma to znaczenia. Nie no, bo mówiłaś, że mąż by ci kupił mieszkanie, mąż by ci kupił samochód, ustawiłby ci cię, firmę by ci rozbujał. No to pytam się, czy Andrzej to wszystko zrobił, tak jak mówisz. Ale to chyba zależy, jaki mąż. To aha. W naszym przypadku było odwrotnie. Czasami też się tak zdarza. A no zdarza się. Czyli ty dokładałaś do tego małżeństwa pieniądza? No tak. Ale z tego wynika, że to... Ja nie chcę wychodzić za mąż. Ale chodzi o to, że kurwa... Wyobraźcie sobie coś takiego. Masz wpływ pieniędzy, majątek i nie wiadomo co, nie? Poznajesz jakiegoś faceta, który nie ma nic i chcesz się z nim dupczyć, mieć z nim dziecko, mieszkać z nim, jeść z nim obiady i wyjeżdżać z nim na wakacje. No i co? I kurwa, nie dasz mu jeść? Nie wpuścisz go do domu? Nie dasz mu kluczyków do swojego samochodu? O co wam chodzi? Nie wiem. Ja bym nie dała mu kluczyków do samochodu. Co uchodzi? Jeżeli ja mam pieniądze na różne rzeczy, to co ja? Mam sobie znaleźć męża bogatszego ode mnie, żeby mi płacił? A nie mogę sobie no, znaleźć takiego... A nie mogę męża, sobie... Ale nie mogę sobie znaleźć takiego, który nic nie ma, a tylko się chce z nim dupczyć i mnie pociąga i mi się podoba, to takiego nie mogę mieć? A mogłaś zostać... Mogę, Ela, wszystko możesz. Wszystko możesz. Show us gołąb.
Jest równouprawnienie. Po prostu... Ela to bardziej na kochanka pasuje, a na męża wiesz. Albo gołąbki z ziemniaczkami. A to ty uważasz, że ja wyszłam za mąż za Andrzeja, on nie miał majątku, ale mi się podobał i mnie pociągał. A to byłoby lepiej wyjść za mąż za jakiegoś starego dziada, który ma pieniądze i dać mu dupy i urodzić mu dziecko za to, że on ma szmal? No tak, ale... zrozumiałam twoją wypowiedź, bo tak mówiłaś, że gdybyś miała męża, dobrze, to... Dobrze, Ela, dobrze gadasz. Teraz dobrze czy gadasz, prostu... Ela. Bo ja sobie zawsze szukałam kochanków takich, z którymi chciałam być z miłości, nie? A nie dla pieniędzy, suki. Ja akurat... Kurwa... Nie jestem jakąś tam bardzo bogatą osobą, ale nie jestem też jakąś żebraczką. I kurwa... Nigdy się nie potrzebowałam wiązać z żadnym facetem dla kasy. Ja się wiązałam, bo chciałam. Facet jest potrzebny tylko po to, żeby był kurwa bolec. Do niczego kurwa więcej. Właśnie, jak nie ma bolca, to dostaje się pierdolce. Otóż to, kochana. Myślicie, że ja... Myślicie, że ja się z Markiem związałam, bo ja od niego coś chciałam? A znowuż ktoś wrzuca nie wiem, to, Elu. Te zdjęcia. Elu, pieniędzy? To twoja kwestia. Ela, to twoja pieniędzy kwestia od niego chciałam. Pomocy, współpracy, niczego. No i tak samo było z Andrzejem i z innymi osobami, no. Elu, a ty wczoraj na live mówiłaś, że nie dajesz rady już tych telefonów wykonywać i że będziesz chciała zwracać pieniądze za to. Nie, nie, telefony zrobię. Już dzisiaj nagrałam filmy. W piątek będą telefony. Już się kontaktowałam z tymi osobami, co mi przelały pieniądze i oni chcą w piątek, żeby to zrealizować. Widzieli, co tam się stało i rozumieją. Elu, a co się działo wczoraj po tym, jak zakończyłaś live'a? No pały przyjechały. Policję wezwano, nie? Wyłączyłam w związku z czym live'a. Dobijali się tam przez jakiś czas do drzwi i poszli sobie. Nie wiem dlaczego ich wezwali, że się chce zabić, czy źle mówię o policji, czy że jestem w złym stanie psychicznym. No, dobijali się. Świecili latarkami, ale nie tak agresywnie jak w piątek, no i poszli. Może to chodziło o to, że ich tak zapraszałaś, a jak oni oglądają twoje live'y, to pomyśleli, że sprawdzą chociaż, czy wszystko w porządku. Nie, nie, ludzie wezwali jakieś, nakłamali jakieś bzdury. W piątek powiedziano, że ja na live'ie twierdziłam, że chcę się pociąć i zażyć pastylki i się zabić. Ela, a może oni wczoraj już po służbie byli? A był ten przystojny policjant? Kiedy ja mówiłam, że ja się chcę pociąć i zażyć pastylki, ja piję. Nie mówiłaś tak. A przyszedł chociaż ten przystojny policjant, co kiedyś o nim wspominałaś? Tak, ten policjant. Bardzo mnie rozczarował. Bo kiedyś on mi się spodobał, a potem on przyszedł i w lutym mnie aresztował. Ela, a może to właśnie ten policjant ci tę halkę zapierdolił? Właśnie, dla żony, bo ty mówiłaś, że on tam kogoś ma. A zobaczył, że interwencja gdzie jest, że babka ma głos, to stwierdził, a co się będę pierdolić? I on taki właśnie, kurwa, rzeźmieszek może jest, że zapierdala halki kobietom. Nie, ale powiem wam, że... A znalazła się ta halka? No na razie nie, właśnie nie mogę znaleźć, ale mam inne, to nie ma problemu. Znajdzie się. Że to ten kolega z plecaczkiem ze środy zabrał. Wiecie co... Halo, halo. Nie, powiem wam, że po prostu
No, ze strony tej policji krakowskiej nie, z tego komisariatu na Zamojskiego i innych. No to kurde, tak, przychodzą w czasie live'ów ludzie, jakieś kłamstwa mówią, że ja rzekomo twierdzę, że chcę kogoś zabić. Córkę Marka, że sama się chce zabić. I przyjeżdżają, nie? Od listopada. Aresztują mnie na 48 godzin, maltretują, przesłuchują, wożą po jakichś szpitalach psychiatrycznych. No, kurwa, to jest jakieś totalnie pojebane. A wy mnie przecież znacie, czy ja dziecko chciałam zabić? Albo Marka, albo siebie? No ja Tak. pierdolę. A tutaj w ogóle, Ela, ktoś pisał, że ty się nie stawiłaś na te badania w sądzie. To prawda? Chyba nikt nie wierzy w to, że ja jestem zdolna, żeby komukolwiek zrobić krzywdę. Pół miliona ludzi mnie ogląda w Polsce i na całym świecie i wszyscy wiedzą, że jestem taką osobą pogodną, życzliwą. A policja w Krakowie nie wie i traktują mnie jak jakiegoś przestępcę, no. No to jest jakaś Tak, heca. Elu. Tak, Elu. Elunia, a jak to z tym kochankiem w końcu było? To on się ulotnił przed przyjazdem tej policji, czy pojechał z tobą i wracaliście taksówką razem? Bo ja już nie wiem sama. A i to, co na tym przystanku tam się działo? Bo się ludzie martwią. No właśnie, czy on był na tym przystanku, jak się tam zaatakowali? Bo ja już nie wiem, gdzie ten kochanek był. Nie, więc jak przyszła policja, to on się schował Gdzie się schował, Elo? no W kredens się schował. w domu się schował. Ja mam duże mieszkanie. No i policja mnie zabrała samą do tego szpitala psychiatrycznego. Potem ja sobie nie wzięłam telefonu, żeby mi policja nie ukradła tego telefonu. Wyszłam tam potem po tych badaniach. Napadnięto mnie na jakimś przystanku. Jejku. No i potem wzięłam taksówkę po drodze. Wsiadłam do tej taksówki. No i jechałam tą taksówką i zobaczyłam samochód tego kolegi, bo mnie szukał, gdzie ja jestem. No i wtedy wyszłam z tej taksówki, poszłam do niego do samochodu. Pojechaliśmy jeszcze na komendę policji, żeby tam wyjaśnić jakieś sprawy, no i potem wróciliśmy do domu. I tak to wyglądało. No i byłam strasznie załamana, bo myślałam, że on już mnie w ogóle oleje w piątek. Ale na szczęście, bo potem pojechał do siebie, no nie? No, ale przyszedł do mnie znowu w sobotę wieczorem na to kino domowe, także się nie zniechęcił tym wszystkim. A mam takie do ciebie pytanie jeszcze o jedną personę, Elu. Co z Moniką? A z Moniką to jest nieprawda, bo to, co ci hejterzy wrzucili te zdjęcia, że rzekomo ona zrobiła zdjęcia w moim mieszkaniu i jakiś tam sobie ze mnie robi jaja, to jest nieprawda, bo to są zdjęcia, które Marek zrobił prawdopodobnie jakby u mnie. Bo to, jak tam są ustawione rzeczy i co tam było w lodówce i na stole, to Marek to wszystko zrobił. A chcesz, żeby dalej ona do ciebie przyjeżdżała? No, to jest moja koleżanka. O, okej. Może warto Ale to zainwestować Marek. Ale to w taką Marek. tabliczkę na drzwi. Nie Ale to przeszkadzać, trwają Marek. nagrania.
Polska, bo tam było, jest takie zdjęcie, że o, takie śniadanie, byle jakie, ale dobre i to. I tam leży na stole smalec, taki w pudełeczku. To ja ten smalec miałam w grudniu, jak byłam z Markiem, a nie jak byłam z Moniką. Jak byłam z Moniką, to jej teraz zrobiłam tydzień temu, jak się obudziłyśmy, to jej najpierw, zawsze jak się budzimy, to ona śpi w drugim pokoju, to ja jej daję soczek, taki ten pomarańczowo-gryfrutowy, taki jak ja piję. Następnie robię shake bananowy, bo ona też lubi tak jak ja. A potem robię jakiś taki lunch, herbatka. I teraz jak była tydzień temu, no to jej zrobiłam ryż. Takie chińskie mięsko, bo kupiłam w restauracji i jajeczko sadzone. No i żeśmy sobie to zjadły. Natomiast jak była tam 3 tygodnie wcześniej, to było tak samo. Soczek pomarańczowo-gryfrutowy, potem shake bananowy, a potem jej zrobiłam, też miałam z chińskiej knajpki taki ryż zapiekany z warzywami i jajko do tego wbiłam i żeśmy sobie to zjadły na lunch, także i herbatka, także była bardzo zadowolona. A wieczorem dostała pizzę od widzów, tam jakieś piwo, herbatkę, jakieś tam paluszki z kminkiem. Także głodna nie była. Okej, okay, jeszcze takie pytanko jedne. Ela, natomiast co smalec, ten smalec na stole to z Markiem miałam smalec. Z Moniką nie miałam żadnego smalcu, także to Mark zrobił te zdjęcia. Okej, okay, w porządku. A co myślisz o tym, że znana youtuberka Monika Kociołek razem ze swoją ekipą oglądała ostatnio twojego live'a? Widzisz, znane osoby już ci biele oglądają. Ale kiedy oni, którego live'a oglądali? No, jest screen z ich Instastory, jak sobie siedzą, a w tle leci twój live. Tylko właśnie aha, nie wiem, który to był live. Aha, Monika Kociołek, to z Teamu X, ta popularna. A wiem, wiem, no to ja ją kiedyś spotkałam, bo ona zaparkowała samochód, jak była tutaj w Krakowie impreza, konferencja właśnie tej grupy youtuberów i moja córeczka chciała na to iść i moja córeczka do niej podeszła, że chciała się z nią sfotografować. No i ona się przyjrzała temu mojemu samochodowi, mnie. To może tam mnie w jakiś sposób skojarzyła potem, nie wiem. A widzisz, Ela? Lu, a może jak ty tam byłaś w areszcie, to poznałaś jakichś ludzi z podobnymi doświadczeniami i może można by było tam zorganizować jakiś strajk pod komisariatem numer 5 na Zamojskiego w Krakowie, no bo oni już zdecydowanie przesadzają z tym napastowaniem ciebie i nachodzeniem, to może jakiś strajk, jak się zorganizuje, to sobie dadzą spokój. Albo nawet live'a pod komisariatem. To znaczy tak, bo ja właśnie w tych komisariatach spotkałam osoby takie prześladowane przez policję, tak, no wyobraźcie sobie, że kurwa to jest bardzo częste, bo była dziewczyna, która robiła protest przeciwko policji, to dostała miesiąc więzienia. I tam inni jacyś tacy działacze polityczni też tam kiblowali w tym areszcie, także no co najmniej 5 osób takich poznałam, bo oni na początku mnie dawali do celi właśnie z takimi działaczami politycznymi, ale ponieważ się kapnęli, że ja rozmawiam z tymi ludźmi i potem wynoszę te informacje na zewnątrz, to wyobraźcie sobie, że teraz jak byłam za trzecim razem w lutym, nie? To mnie kurwa dali do celi, byłam sama 2 dni. Celowo mnie izolowali, a przy tym mnie dawali, bo oni się tak łączą ludzi o podobnych przestępstwach, no nie? Czyli tak, za działalność polityczną, no to razem, nie?
jakiś tam pijaków to razem, złodziei razem i tak dalej, nie? A ponieważ się kapnęli, że wynoszę informacje, to teraz siedziałam, kurwa, kompletnie sama. Chociaż mieli zapchany ten komisariat na full, ale strasznie dbali, kapnęli się, że ja opowiadam o tych ludziach, strasznie dbali o to, żeby nikt ze mną w celi nie był. Co ja z drugiej strony się tam nie przejmowałam, bo ja chciałam mieć spokój, spać sobie i specjalnie nie miałam ochoty na żadne towarzystwo, no nie? Ale już sobie tak przykombinowali, że już mi nikogo nie dadzą do tej celi. Ale to skoro masz takie kontakty, no to może jakoś właśnie, nie wiem, zorganizować jakiś wspólny strajk, bo to wiadomo, że gdybyś sama organizowała, to by było ciężko, ale jak już znasz takie osoby, no to można coś podziałać, co nie? Szczególnie pod tym komisariatem numer 5, bo z tego co mówisz, to tam jest masakra. No to jest normalnie, kurwa, najgorszy komisariat w Krakowie. To jest to takie totalne ZOMO. Jeszcze tam nigdy nie byłam dobrze potraktowana na tym komisariacie. Taka czyli totalna garnia ZOMO. Nie, bo na przykład byłam w komisariacie tam w centrum, Kraków Śródmieście, ulica Szeroka. No to tacy na całkiem na poziomie. Z tego Siemirackiego też, tylko teraz się przyplątali w piątek, to jakiś taki psychopata przyjechał. Tam z innych dzielnic to też tak z dystansem, nie? Ale kurwa, tutaj z tego Zamojskiego, ja pierdolę. To są normalnie... To tak jakby się cofnąć 30 lat do tyłu, oni mają takie metody. Dziki Zachód. Massacration. Ale to nie może być tak, że jeden komisariat trzył się całym Podgórzem, to trzeba coś z tym zrobić, nie uważasz, Elu? Tak, tak, tak. Trzeba napisać donos do Zdzioby. Tak, no jeden komisariat, tak. Część całym Podgórzem w Krakowie, no. To są... Ja się tam dowiadywałam, tam jakieś 400 policjantów pracuje. Kurwa. Co jeden to jest gorszy, ja tam... To jest jakaś masakra, ten komisariat. Oni mają tam taki syf, brud, łazienki mają bez umywalek. Jakieś lodówki gdzieś tam mają w jakichś pokojach, takie zasyfiałe, takie... przed 20 lat, dlatego im proponowałam, czy by nie chcieli mojej lodówki, bo ja 2 lata temu sobie kupiłam nową lodówkę za 2000 zł. To tam takiej lodówki nie ma u nich. Oni by chcieli taką mieć. Kurwa, tam taki jest gnój na tym komisariacie. Dokładnie tak jak było 30 lat temu, jak tam chodziłam, to nic się nie zmieniło. Nic. Jest dosłownie takie same korytarze. Takie same pokoje, taki sam syf jak Ela, był. Ela, o co tam chodziłaś 30 lat temu? Piszą tam wszystko ręcznie. Godzinami to wszystko trwa. Nie wiem, nie pamiętam, jakaś była interwencja, czy coś zgłaszałam. No, po prostu znam ten komisariat, no. Jeszcze w strajkach studenckich brałaś udział, co nie, Elu? Znam ten chujowy komisariat, no. A brałaś udział w strajkach studenckich? Bo w sumie to ciekawe pytanie. Tak, tak. Byłam taką aktywistką, bojówkarką. Aresztowali mnie, też mi się zdarzyło. O, a w jakim okresie to było? No... To było jakoś tak 1992 i mnie zatrzymali. Dobra, ja chciałam podziękować i się pożegnać i pozdrawiam drzwi ceglarska. Pozdrawiam również, papa. Słuchajcie, właściwie to, bo coś tam chciałam powiedzieć ważnego na tej dzisiejszej rozmowie. Miałaś jakieś oświadczenie wydać. Tak, warto by było, żebyś wydała jakieś oświadczenie. Takie, wiesz, nawet jednominutowe, takie exposé.
Kurde, ale gdzie są moje okulary? Słuchajcie, kochani, no... Oto, tekst jest gotowy. Nie, 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 nie ma żadnego oświadczenia. Słuchajcie, wczoraj się zdenerwowałam. Będę miała teraz problemu, muszę się zapytać kolegi. No bo tak, publiczne znieważanie policji, kurwa, będę miała problemy. Chciałam was przeprosić za moje zachowanie, bo ja się nie czuję komfortowo w moim mieszkaniu. Po prostu boję się, żeby mnie nie wytargali w nocy bez powodu i gdzieś nie wywieźli, nie ukradli mi sprzętu. Oni mają jakąś obsesję. Przy każdej interwencji chcą zabierać sprzęt komputerowy i wszelki, rzekomo do sprawdzania, a tak naprawdę to chodzi o to, żeby ci życie utrudnić, nie? Zawodowe i osobiste, żebyś tam nie mógł zadzwonić. No przecież przez to, że mi w listopadzie zabrali cały ten sprzęt, nie? To ja się w ogóle nie mogę zalogować na moim koncie Facebooka. No wyobrażacie sobie coś takiego? A dla mnie to jest takie ważne, żeby szukać pomocy. Jeśli chodzi o odzyskanie córki i w ogóle kontaktować się z ludźmi. Nie mogę się od listopada 3 miesiące zalogować na Facebooku i nie wiadomo, kiedy mi te skurwysyny oddadzą te komputery. A kurwa... Pisałaś do nich w tej sprawie, bo miałaś napisać już w lutym. Tak, tak, ale słuchajcie... Mają tam na Zamojskiego, tak? Ale słuchajcie, ja na tych komputerach nic nie mam niewłaściwego. Może oni ich teraz używają po prostu. Bo ja takie wiem. Słuchajcie, ja wiem, że takie skurwysyny... Słuchajcie, ja wiem, że takie skurwysyny sobie mogą przyjść któregoś dnia i ci wszystko zapierdolić. Także ja na tych komputerach nie mam nic niezgodnego z polskim prawem, bo ja się liczyłam z tym, że któregoś dnia przyjdą i zabiorą, nie? I jeżeli sobie coś tam kombinowałam, to ja tego na komputerach po prostu nie mam. Nie mam. Bo bym była głupia, żeby cokolwiek, jakieś niewłaściwe treści przechowywać na komputerze, bo wiadomo, wiem, jest, pracuję w branży fotograficzno-filmowej i reklamowej. Wiem, że ludziom robią najazdy nad ranem, zabierają sprzęt. Wielu moim kolegom fotografom, informatykom, różnym kamerzystom, filmowcom zabierali. I ja wiem, że oni tak robią. I ja nic niewłaściwego nie mam, no bo kurwa nie chcę mieć problemów, nie? I na chuja mi trzymają te komputery, jak tam nic nie ma. No, trzeba zrobić protest jakiś albo strajk pod tym komisariatem numer 5, bo oni przeginają. To żeby cały czas ci nie wgrali i nie powiedzieli, że to jest twoje. Bo słuchajcie, bo na chuj są im te moje komputery, co? Wierzycie w to, że ja się zajmuję pedofilią dziecięcą, dzieci filmuję, nagrywam jakieś pornograficzne filmy z dziećmi? Wierzycie w to, że w ogóle jakieś pornosy nagrywam z dorosłymi? Wierzycie w to, no, że... My to wierzycie w to... Przecież. No ale to są moje prywatne. I żadne pornosy, tylko jakieś prywatne filmy, no nie? Wierzycie w to, że jakieś przerabiam dokumenty? Że jestem w jakiejś... Że ja jestem po prostu w jakieś machlojki finansowe zamieszana, no. Co oni chcą znaleźć na tych komputerach? Ja pierdolę, no co? Ale jak sam dają zakres streamowania, to zabierasz. Oni chcą cię zastraszyć, sobie... jak nie możesz na to pozwolić. Słuchajcie, siedzę sobie, robię sobie live, żyję spokojnie, nie? To chcą sprawdzić, czy ja przypadkiem nie jestem jakąś oszustką finansową. No ja pierdolę, no nie jestem żadną oszustką finansową, no jak Boga kocham. Ja my sobie... I te głupie kutasy... tych telefonów się przywalają na live'ie. Słuchajcie, i te głupie kutasy na przykład Urząd Skarbowy mi hejterzy nasyłają, a ja tak. Nie wliczam sobie, ja w ogóle żadnych kosztów nie wliczam, bo mi się nie chce.
Lokal, w którym pracuję, sobie nie wliczam. Samochód nie wliczam. Faktur, gdzie cokolwiek kupuję, nie wliczam, bo mi się nie chce, nie? Bo na chuja sobie mam to wliczać i sobie zbierać sobie, że tam gdzieś 10 zł wydałam. Mam to w dupie. Ja sobie tylko grupuję dochody i odprowadzam od tego podatek, rozumiecie? I przychodzi do mnie kontrola, nie? A ja mówię, no proszę bardzo, to są moje dochody. A jakie pani ma koszty? A ja mówię, ja nie mam żadnych kosztów, bo nie liczę, bo nie mam ochoty. Ja mam koszty pod tytułem mieszkanie, samochód, wydatki tam na sprzęt, na różne rzeczy. Ja tego w ogóle nie odliczam, bo ja chcę mieć wyższe dochody, nie odliczam. Płacę wyższy podatek niż muszę. I ludzie z Urzędu Skarbowego mi mówią, kłaniają mi się, o brawo, gratulujemy pani, do widzenia. Bo oni takich osób nie spotykają, bo przeważnie przedsiębiorcy robią tak, żeby mieć debet, żeby być na minusie, nie? Żeby mieć tyle kosztów, żeby nie było żadnych zarobków i żeby w ogóle żadnego podatku nie zapłacić. A ja mam to w dupie, ja sobie płacę te podatki. No i co? Se zapłacę tam parę tysięcy złotych rocznie podatku i daję na rząd, na różne wydatki dla Prawa i Sprawiedliwości, bo ja chcę dać te pieniądze. Ale to też idzie na policję. To też trzeba pamiętać. Tak. Powiem ci tak, Elo. Ja mam rodziców, którzy mają działalność gospodarczą. Jeśli tobie się wydaje, że przedsiębiorcy, którzy mają własną działalność, to robią wszystko, żeby wyjść na minus, bo taki mają kaprys, to się grubo mylisz. Wiesz, ile trzeba wydatków ponieść na utrzymywanie takiej działalności gospodarczej? Ale przecież Ela ma działalność gospodarczą, czego nie która rozumiem. Przynosi dochodów. I to od 20 lat. Ja mam działalność gospodarczą od 20 lat, a to jak inni funkcjonują, to ja się na ten temat nie wypowiadam, bo ja nie wiem. Elu, a mam takie pytanie do ciebie. Ach, nieważne. No mów, Buksa. Dobrze, mam pytanie do ciebie. Czy jeżeli na przykład w przyszłości chciałabym wynająć właśnie fotografa do takich swoich retro zdjęć, to czy mogłabym, Elu, na ciebie liczyć, skoro prowadzisz działalność gospodarczą? No tak, jasne. Ale z rabatem? Dasz jej rabat? No tak, oczywiście. Ja w ogóle mam niedrogo robię, także nawet rabat nie ma tutaj żadnego znaczenia. A ile to tak mniej więcej kosztuje? Bo myślę, że jest tu więcej zainteresowanych osób. No właśnie, Elu, bo na razie to fotografowie na rynku 2000 zł minimalnie. O, 700 ludzi. Ja no, widziałem tylko ja takich bym była zainteresowana. Elu, korzystaj, masz wielu tutaj zainteresowanych. A wiesz, no, w końcu jako... po to był też kanał, żeby rozpromować twoją działalność fotograficzną. Mm-hmm. Tak myślę. Ja bym już do jakiejś agencji pisał. Zlecenie byłoby na za 2 tygodnie w Szczecinie, to dasz radę? W Szczecinie? No. To jest 600 kilometrów. Tanie loty są do Szczecina teraz. Elu, korzystaj, póki jeszcze możesz. Ale co to znaczy, póki jeszcze możesz? Nie no, żartuję, Elu. To był taki głupi żarcik sytuacyjny, no przepraszam. A potem nie będę mogła, bo co, bo mam raka, jestem nie, rozżartowałam sobie, jejku, no. Nie o to chodzi, ja na przykład słyszałem, że ma być kolejna podwyżka biletów no. PKP, więc wiesz, to też będą dodatkowe koszty i czy się będzie opłacać i czy będą dalej w tej, czy będziesz mogła cenę utrzymać za zdjęcia, prawda? Słuchajcie, ale nie płacę się z Krakowa na Szczecin PKP, bo można za 4 dyszki przylecieć samolotem. Ale tu chodzi też o ślad węglowy. Elu, a ja mam taki pomysł.
Znajdujesz tych ludzi, którzy siedzieli z tobą w areszcie, tam w komisariacie numer 5 w Krakowie i robicie jakieś zrzeszenie. Ty robisz plakaty, bo jesteś fotografem i dobrze edytujesz zdjęcia i robicie takie wydarzenie na Facebooku. Można robić tam takie wydarzenia, że strajk, że protest, że się nie zgadzacie na tą samowolkę policji i wiesz, i to dalej pójdzie. Tylko ktoś musi to zacząć. Ale właśnie była ze mną w areszcie dziewczyna, co robiła właśnie taki protest na Facebooku i dostała 30 dni więzienia. Ale to była jakaś lewicowa aktywistka. Trzeba wariatka pewnie. Ela, w razie co wyślemy ci paczki. Także to się trzeba dowiedzieć, bo żeby taki protest zrobić legalnie. Musi się podpiąć pod jakieś stowarzyszenie. Założyć własne. Założyć własne najlepiej. Ale z drugiej strony to są chuje, nie? Że nie można się tam spiknąć, 50 osób umówić pod komisariatem protestować, bo będą aresztować, bo jest, że niby protest nielegalny, nie? Bo trzeba wystąpić do władz miasta o zalegalizowanie takiego protestu. Właśnie, jak wcześniej to zorganizujesz odpowiednio, wiesz, z wyprzedzeniem, to możesz zarejestrować taki protest. Ela, protest przeciwko hejtowi. No ale dlaczego protest trzeba zgłaszać, nie? No, żeby nie utrudniać życia innym ludziom, którzy nie będą chcieli iść na protest. Wręcz przeciwnie, żeby ograniczać protesty, żeby ich było jak najmniej. Dlatego trzeba zgłaszać, bo ludziom się nie chce. No, oni tylko utrudniają wszystko. Głupie chuje. Ale też chodzi o to, żeby zabezpieczać taki protest, żeby nie doszło do starć z przeciwnikami, żeby się nikt nie pobił. To oni musieli mieć widocznie ten protest. Tak, niezalegalizowane. Słuchajcie, pogadam z wami jeszcze 15 minut, idę spać. Dobrze, Ela, Elu, taka musisz prośba jest. wypocząć. Ela, słuchaj, taka prośba jest, bo my tu czytamy te twoje posty bardzo często i zaczyna nam brakować materiału i takie pytanie było od widzów, czy są jakieś dostępne, czy ty masz jakieś nieopublikowane materiały jeszcze? Ale teksty czy zdjęcia? Teksty my czytamy. Aha. To Elu, ja muszę jakbyśmy jakieś mieli nowe czytać wam zdjęcia? napisać, ale co wam się podoba? W jakim stylu? Wiesz co, właściwie to wszystko jest ciekawe, ale chyba najbardziej popularne są o śmieciarkach. Te dwa to są no, chyba najbardziej popularne, ale tak właściwie to wszystko, wiesz, wszystko czytamy i te smutniejsze, i te weselsze, i wiesz, te jakieś Ale to przygody. moje wspomnienia, czy co? Wiesz co, czytamy i te, jak nam się uda odnaleźć te ze strony, te z pamiętników, ale zazwyczaj po prostu z Facebooka bierzemy. Ale tam jest tylko od 2012. No i właściwie to już wszystko przeczytaliśmy niektóre nawet kilka razy. Ale byście chcieli tak, żeby wam pisać tak w stylu jakichś wspomnień, że to kiedyś było, czy aktualnie, czy co? No, wiesz co, właściwie no każde są fajne i te takie, wiesz, przemyślenia teraz, jakie, wiesz, jakie są tak jak pisałaś kiedyś posty na Facebooku, no to było, wiesz, to było fajne, ale też, wiesz, jakieś przygody i to, co jest teraz, właściwie to wszystko. Fraszki jakieś śmieszne. Szkoda, że ja tego mam, nie grupuję sobie tego, nie? Elu, może byś prowadziła tak przez rok jakiś dziennik albo pamiętnik i byś wydała później w formie książki. To są dobre zarobki. Ale nie, to ja bym musiała zacząć w ogóle tą książkę pisać.
Teraz tak, od początku. A to ty jeszcze nie zaczęłaś, Elu, bo ty już po pierwszym wyjściu z aresztu, jak cię by ściągnęli, mówiłaś, że zaczniesz, prawda? Ty wiesz, jakby taka książka była rozchwytywana? No ja myślę, że wydawcy też by się bili o taką książkę od Eli. Aby każdy widz kupił. Nie no, bili to może nie, bo w sumie PRL już się skończył, ale na pewno by to było coś, co mogłoby zmienić scenę polityczną. Elu, myślę, że zablokowaliby ci wydanie tej książki. Nie no, są jakieś porządne różne wydawnictwa. Środowiska polityczne i tak dalej dążyłyby do tego, żeby ci zablokować wydanie książki. A jest jeszcze Elna Polonia. Sama by wydała. Polonia, jest jeszcze Polonia. Wydawnictwo by założyła, sama wydała. Bo są drukarnie cyfrowe, oni nie ingerują w to, co ty sobie tam drukujesz, płacisz i oni ci drukują, no i tyle. A potem bierzesz i to rozprowadzasz. No. No, ale no tak, no, ale to musisz mieć dystrybucję. Podpisywanie książek, możesz, wiesz, dużo na tym zyskać. I postem roześ też. No. Muszę się zastanowić, coś tam sobie wydrukować. Słuchajcie, no i co? Co jeszcze powiedzieć ciekawego, bo będę szła za niedługo spać. No my wolimy ciebie posłuchać, Elu. Ela, a co ty na to, że ta laska wczoraj zrób mi loada chyba rozmawiała z tobą publicznie na live'ie? No. No na live'ie, tak? No tak, i co ty na to, że ona tak odwaliła? To jednak była prywatna rozmowa. To znaczy, tak, dobrze, że o to zapytałaś. No niestety, to jest koniec mojej współpracy z Pauliną. Dobry wieczór, witam no, serdecznie. Kurwa, w końcu. Nie ma przegłosu jakiegoś w ogóle? Współpraca z nią była... Nie ma. Współpraca z nią byłaby mi potrzebna, tak, ale to, że ona mój prywatny telefon puściła na live, tak, no to już jest pozamiatane, to już jest koniec. No tak, bo... i dodatkowo mówiła sobie trochę widzów. Bo chodzi o to, że jej się wydaje, Ona se tak pomyślała, a że skoro Marek mnie nagrywa i ja jakiegoś problemu z tego nie robię, to znaczy, że ja mam to w dupie, bla bla bla, nie? No i stwierdziła, że mnie nagra i puści na live'ie. No tylko, że Marek był moim partnerem, prawda? I to w takiej sytuacji można dużo rzeczy wybaczyć. A w stosunku do jakiejś przeciętnej osoby to nie działa, niestety. Ona na to nie wpadła. Czyli ogólnie już jej nie lubimy. Co, dziwi się, że nie wpadła na to? To znaczy... Ponieważ Marek tak wiele razy mnie już nagrywał i wrzucał do internetu nasze rozmowy, w związku z czym też postanowiłam, że z nim już nie będę rozmawiać przez telefon. Bo już mam dosyć tego nagrywania, no nie? A ponieważ nie możemy rozmawiać przez telefon, to nie będziemy się też przyjaźnić, nie będziemy ze sobą współpracować, nie będziemy się już umawiać na spotkania, no bo to się wszystko przez telefon odbywa, prawda? Także Marek sam zakończył naszą znajomość tymi swoimi kretyńskimi nagraniami. Nie wiem w ogóle. Ciekawa jestem, jak on mnie nagrywał, czy
drugim telefonem. Chyba tak. Aplikacja. Po co miałby nagrywać drugim telefonem? Nie lepiej aplikacją, a większość telefonów udostępnia możliwość nagrywania? Ale tam mu wszystko czyszczało, nic kompletnie nie było słychać. No to aplikacją cię nagrywał, jak trzeszczało. No. Mam doświadczenie. Cicho było, trzaski i nie było słychać. No i... Bo mnie denerwuje mnie to, co hejterzy pierdolą. W piątek miałam live'a. W sobotę Marek do mnie wiele razy dzwonił, nie odebrałam ani raz od niego telefonu. I napisałam mu, że już z nim nie będę więcej rozmawiać przez telefon, bo mnie nagrywa. Dzisiaj jest poniedziałek. Teraz już ja pole. Myślę, że brak kontaktu z nim wyjdzie ci tylko na dobre. Ale nawet mój były mąż mnie nie nagrywał, no bez jaj. A trzeba być straszną pizdą, strasznym skurwysynem, żeby kogoś nagrywać bez jego zgody i przez w internecie. No kurwa mać. Przecież ja tak dużo się udzielam. Jeśli tak dużo udzielam publicznie i live'y i głosówki i wszystko. I jeszcze prywatne rozmowy trzeba nagrywać i jebać do tego internetu. Ela, a tak. Oglądasz czasami live'y Andrzeja na TikToku, czy nie? Nie, nie oglądam. Elu, mam na ciebie pytanie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Cześć, Ela, w ogóle. Ja nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. I chuj. Jak Marek w ogóle wpadł na to, żeby mnie nagrywać? Kurwa. Elu? To mu chyba go ludzie jakoś urobili, żeby on to robił, bo on by chyba sam na to nie wpadł. Elu, kochana, słuchaj, ja mam takie pytanie do ciebie, jak mogę zadać. Tam ostatnio dałaś takie... A to trzeba być... Ja pierdolę, ja wam powiem, ja kurwa przez całe życie nikogo nie nagrałam. No. A mam do tego sprzęt, umiejętności, wszystko, no ale po jakiego chuja nagrywać prywatną rozmowę z drugim człowiekiem, który do ciebie dzwoni prywatnie? Oczywiście. No tylko, żeby mu udowodnić, że cię szantażuje, czy coś, nie? Ale tak to sobie tak dla jaj nagrywać, no to jest przecież chore, no. Trzeba być jakimś psychopatą, żeby tak nagrywać. Wy macie dziewczyny, chłopaków, żony, mężów i siedzicie ich nagrywać, jak do was dzwonią? Nie, ale albo... mój były nagrywał namiętnie cały czas swoją żonę i później to rozsyłał po ludziach, jaka to ona jest zła i jebnięta. Tak. Ela, słuchaj, no to mam nadzieję, że go kopnęłaś w dupę, nie? Jak zobaczyłaś, że on tak robi, nie? Jest. Tak. Użytkownik Guba do ciebie zadaje pytanie. Ja nie wiem, czy ty masz wyciszonego go, bo wydaje się, że go nie słyszysz. Aha, to jest zaraz zobaczę. Ale dobry moment. Wieczór, witam pani Elu bardzo serdecznie. Ale jaki użytkownik? Guba. Użytkownik Guba. Aha, to sekundę, muszę popatrzeć. Tylko jestem teraz w kuchni. Ale to kuchni, trzeba słuchać, tam nie trzeba patrzeć. Bo sobie zagrzałam pizzę od widzów. Do wczorajszą. Jaka ta pizza była? No. No. To taka rozmowa trochę jak z majorem, ale chuj. Pani Elu, w ogóle pani tam ostatnio dała taki... Halo? No. Tak, halo. Halo, tak, halo. Słyszysz, Elu? Ktoś do ciebie mówi. Może to kwestia tego, że musisz się jeszcze raz dołączyć. Się odświeżyć. Ale chyba wszyscy słyszą, tak? Ela, ty słyszysz użytkownika Guba?
Nie. Pani Elu, słyszy mnie pani? Witam serdecznie. A na podium nie jest tylko użytkownik Guba, tylko jest dużo więcej użytkowników, więc też by chcieli rozmawiać, ale Ela chyba jakby może nie jest... Ela, to dobrze, musi po prostu w takim razie teraz tam dołączyć do podium. Ty słyszysz ludzi, którzy do ciebie mówią, czy nie, nie bardzo? No przecież słyszała ona ludzi, którzy do niej mówią. Nie wiem, nie słyszała i paru innych użytkowników też. Tylko Guby nie słyszy. Albo to jest pani Ela, czy nie ma pani Eli? O, jest pani Ela. Czekajcie, to nie mówię od jakiegoś czasu i nie słyszę. Czekajcie, Guba rzeczywiście jest u mnie wyciszony. No to kurwa, no to Ela się kurwa tu produkuje, ja pierdolę. No jak to tak? Jak to tak można wyciszyć w ogóle? I za co przede wszystkim? Ela, a ty mnie słyszysz? Teraz usłyszałam Gubę, który mówił, kurwa, ja pierdolę, ja kurwa, jak to tak można wyciszyć? No kurwa, no tak powiedziałem, tak jest. No. To czego ode mnie chcesz? A nic nie chcę w ogóle, co ja mogę chcieć w ogóle. No chciałem z tobą pogadać, Elu. No to weź chciałem wypierdalaj, tak tylko nie? Zapytać, jak to tak... Proszę? To weź wypierdalaj stąd. A co ja mam wypierdalać, jak tak pięknie mówię w ogóle i wiesz, tak namiętnie i takim fajnym, seksownym głosem. Słuchaj, ale ja mam takie pytanie do ciebie, bo też jestem fotografem akurat. Powiedz mi takie coś, co myślisz na przykład na temat, że lustrzanki Canona są takimi jakby górującymi jakby body nad lustrzankami Nikona. Bo ty mówiłaś, że kiedyś używałaś, czy tam używasz głównie właśnie Nikona. Mówiłaś, że jesteś przywiązana do takiej marki. Co byś tu powiedziała? No i ja z góry zaznaczam, że nie jestem żadnym hejterem. No. Na spokojnie tam odpowiedz. Proszę się nie wkurwiać, kurwa, nie emocjonować. Tylko elegancko, tak profesjonalnie. Lego. Proszę? Lego, nie zadawaj takich trudnych pytań, bo Ela nie lubi o tej porze takich trudnych pytań. Ja myślę, że Ela to każdy aparat, który by dostała, to by zrobiła z niego użytek. No to lepsze, ale no Ela nie jest w pracy przede wszystkim. Jakby dostała inne, to by inne jej pasowało. Ela nie jest w pracy, jest na głosówce. Ela wyrzucił. Wyciszyłaś mi Ela znowu? Nie, nie. A myślałem, a to przepraszam bardzo. To znaczy tak, odpowiadam na to pytanie. Proszę bardzo. Że ja akurat wolę markę Nikon, ale faktycznie jeżeli ktoś miałby zacząć swoją przygodę z fotografią, no to Canon ma lepsze obiektywy, lepsze body, lepsze jakieś tam akcesoria. Ale to jest dosyć podobne wszystko. No ja akurat sobie wybrałam Nikona, bo mi się Nikon bardziej podobał z nazwy niż Canon. I już jakby jestem jemu wierna, no nie? Ale Canon ma lepsze teleobiektywy i tam jakieś dodatki. Chodzi ci o kompatybilność w ogóle tam, obiektywów na przykład tam z body, nie? Że po prostu jest tak. Większa dostępność. Tak, tak, no. Ale to jest, to ma znaczenie, jeśli ktoś faktycznie tym siedzi, robi zlecenia. A tak, tak jak ja, że tam jakieś sesje, to spokojnie, Nikony też dają radę. Brutalne jak ja bym ci mógł zadać... Ja bym nie przeszła na Canona, bo ja jestem wierna Nikonowi. No a ja przecież obiektywy wierna. Są takie zajebiste tam z Canona i w ogóle i tam. Ja jestem ja wierna Nikonowi. Jestem wierna ja Nikonowi. Na, wiesz, tam śluby, różne takie rzeczy właśnie na Nikonach, bo tam była już za darmo taka subukcja była właśnie na program taki z Nikona i z tego właśnie kupowałem tam
body tam różne, tam wiesz, filtr, różne pierdoły, w ogóle tam obiektywy, ale teraz powiem ci, że Canon w porównaniu do Nikona to ja pierdolę, kurwa, to jest wiesz, George Clooney i Marek w ogóle, to nie ma co porównać, jeśli chodzi tam o jakość. Ale Ela zawsze była w życiu wierna, nigdy nikogo nie zdradziła, nigdy nikomu nic złego nie zrobiła i jest wierna swoim ideałom. Wiesz co, ale to porównanie Marka do George'a Clooney'a, to było trochę takie niefajne. Dlaczego? To przepraszam bardzo, wiesz, mi chodziło, że wiesz, że... Bo ja się obawiam, wiesz, że... Mi chodziło o to, że nie, ale... że nie fajne, tylko ja chcę porównać, że gdzieś nie chodzi Krym w tym sensie. Ale mogę proszę coś bardzo powiedzieć? Pewno, dawaj, proszę. Tak, bo powiedziałeś, że Marek i George Clooney to nie ma porównania? Nie, ja powiedziałem, że Nikon na Canon mi chodziło, wiesz, o obiektywy. Daj jej skończyć, ja pierdolę, gościu, weź, przestań się wpierdalać. Proszę bardzo. Mogę powiedzieć, to zacznę jeszcze raz, no, potrzebuję minuty. Nie odzywam się, proszę. To bardzo niefajne porównywanie Marka do Coroneya, że nie ma porównania, bo jestem bardzo ciekawa, jakby wyszło porównanie Marka z tobą, jakie by było wtedy porównanie, bo wiesz, mam takie po prostu przeczucie, że byłbyś na minusie, wiesz? Ja też tak myślę. Chyba z tym masz jakiś problem, że tutaj z Markiem wyjechałeś. Ale tej rozmowy. Ja to na lekcie, a ty tak atakować zaczynasz. No. Spokojnie, kobito, se pogadamy o sprawach takich. Ten, no spokojnie, pokaż. To wrzuć, kurwa, na przedpokój swoje zdjęcia. Jesteś przynajmniej taki przystojny jak Marek? No to pokaż, kurwa, jak wyglądasz. Ela, słuchaj. Bo powiedziałeś, słuchaj, że wymienka przy George'u Clooney'u. No to słuchaj, mnie tu dużo, bardzo mnie dużo ludzi tutaj zgłosowało. Dużo ludzi tutaj wysłało na wątku, na wykopie moje zdjęcie, gdzie mam karerfer i kap i się z kimś napierdalam. Mogę ci wysłać na privy, jak chcesz, kurwa. I imię, moje nazwisko. Pokaż na przykład, jaki jesteś zajebisty. No, chętnie się wszyscy zorientujemy, skoro Marek jest taki do dupy. No pokaż, jaki ty jesteś zajebisty. No kurwa, co ty gadasz? Wykaż na Marka. To co tego brałeś? Czemu ty tak mówisz na Marka, brzydko, takie głupoty, no? Ela, czy ty słyszysz, co do ciebie ludzie mówią? Halo? Przecież Marek jest super chłop w ogóle. Czego to obrażasz? Właśnie, Ela, no kurde, no. Uważasz się za kogoś lepszego, to pokaż, że co sobą reprezentujesz. Ela, to nie chodzi za co się uważam w ogóle. Ja mam lepszą klatę od mojego dziadka, uważam dziadka mojego za lepszego ode mnie w ogóle. Co to za porównanie w ogóle? Prawda, że nie masz żadnej klaty i masz po prostu okrągły brzuch jak niedźwiedź. No dobra, żeś zgodą, no tak jest. Dobrze, że ty jesteś piękna. Dobra, tam zmyślałem się, no. To Ela, najważniejsze, że ty jesteś piękna dla nas wszystkich. Naprawdę. Klatę masz, kurwa, chyba w swojej wyobraźni. I penisa długiego też wymyśliłem. Interwencyjne w swojej wyobraźni. Nie wierzę w to, że... Nie wierzę w to, że masz klatę. Kalory pewna brzuchu. Dobra, chuj tam z tą klatą w ogóle. To Ela nie jest w ogóle od... Pokaż wiarygodne... W ogóle. Chcemy cycuszków. Pokaż cycki. Pokaż wiarygodny profil gdzieś w social media. Gdzie, kurwa, jesteś taki przystojny? Bardzo jestem ciekawa. Pewnie jesteś jakimś opasłym dziadem. Pokaż klatę na podłogę. Jestem dziadem, a ty jesteś głupią pijaczką. No i o czym rozmawiamy? No come on. Nie no, ja tutaj protestuję, nie ma co tam Eli rozmawiać, my tu rozmawiamy tak elegancko w ogóle. Ale słuchaj, teraz mam takie pytanie do ciebie w ogóle, bo czemu ty tak właśnie odnosisz jakąś tam wartość człowieka, mężczyzny, kobiety odnośnie wyglądu? Bo ludzie się oceniają po wyglądzie. A, tu cię boli, czyli jednak coś z tym wyglądem jest nie tak u ciebie. No, skoro masz jednak problem. Trochę, no tak, no. No tak, no.
Nie, no ja tu oficjalnie mówię, no dużo ludzi tu wiedzą, z jakiego ja tam piszę kanał. Body no, kanona się fajnie prezentuje, ale twoje body to już niekoniecznie, nie? Dobrze, moje body. Szkoda, że głowa się nie prezentuje dobrze. A konkretnie mózg. Ty myślisz, że człowiek tylko walczy i wyłącznie o całe swoje życie wygląda? Czy głową, inteligencją? No ale jak teraz nie zadba, to jak będzie wyglądał w wieku 50 lat na przykład? Ela to o siebie przynajmniej... A co ci to obchodzi? Słuchaj, Ela pije na przykład grejpfrutowy sok codziennie rano. No, ale, nie, ale ten sok grejpfrutowy nie jest najlepszą zachętą do tego, żeby kupić. Ale nie mówię na przykład, że Sher ma ponad chyba 70 i wygląda przepięknie, tak że wiecie. Ela dopiero jest po 50 i wygląda przepięknie. Ela, jesteś piękna. Szkoda, że jesteś taka głupia. Kto? Ja? Jolandi, przestań. Nie, ale mówisz, ale spójrzcie na Sher. Jolandi, spokojnie, spokojnie. To nie głosówka, dajmy się wypowiedzieć Eli. No, ale Elo. Ja mówię, że... No, dajmy się wypowiedzieć Eli, no ale co ona innego powie, no? Marku? Ela, budzimy się. Elo, tak mówię... wcale o tobie nie myślimy. Nie, słuchajcie, nie myślimy. Ja, o, nie, nie. Ale ja mówię, ja bym bardzo protestował, żeby tam na Ele nie gadać głupo takich w ogóle, że ta baba stara. Ale ja nie mówię, że jest stara, tylko spójrzcie na Sero, ona 70. Spokojnie. Weź, i wygląda przypięknie. I poczekajmy na odpowiedź Eli. Słuchaj, placuski zrobiłam, wysłałam wam cały przepis na tego. Skąd tam to no ja tutaj Elę bronię, a Ela mnie wyciszyła i nie słucha w ogóle tego. A ja, pokuja a ja, i bronię. No i dobrze, że ci nie słucha, no, bo za mądre rzeczy mówiłeś. Ale ty mnie no. Słuchasz w ogóle, czy nie, Ela? Zacznijmy od tego, że Ela teraz nikogo nie słucha. Elo, ja mam pytanie do ciebie. Jolandi, pytanie jest do Eli. Zaczekaj sekundę, bo się odklejasz. Nie, Elu. Mówię, że Ela chyba się położyła, bo chyba zmęczona była już dzisiaj. Landi, a czy pani Bukrz, pani może zadać pytanie? Elu, czy gdybyś miała porównać, jeżeli chodzi o wygląd Marka a Andrzeja, to który jest przystojniejszy w twoim odczuciu? Andrzej. Ale dajmy się wypowiedzieć Eli. To jest głosówka Eli. 100% oryginalnie. To jest najlepszy dla niej partner. To znaczy teoretycznie bardziej przystojny jest Andrzej, ale praktycznie bardziej pociąga mnie Marek. A co cię w Marku bardziej przyciąga? Ale jak, seksualnie czy jak? No bo Andrzej mnie w ogóle nie pociąga. No to skoro cię Andrzej nie pociąga... Jest przystojny, owszem, ale on tylko... Marek jest przystojny, Andrzej jest przystojny, ale mnie w ogóle kompletnie nie pociąga. Ja bym z nim nie chciała iść do łóżka. Wyszła za niego za mąż. A Marek mnie pociąga. A skoro cię Andrzej nie pociąga, to dlaczego wyszłaś za niego za mąż? Bo ją pociągał Jolandi. Bo sobie tam jakieś przypominam. Chwilę razem, albo coś tam, no nie? To co, ale kiedy jedziesz do Marka? A z Andrzejem się skończyło już dawno i... I on mnie nie tylko nie pociąga, ale wręcz odpycha, nie? A dlaczego odrzuciłaś ze swojego krągu osób zaufanych? Zrób mi lauda, kiedy ona gdzieś tam no, starała się o twoje względy. I właśnie, a napiszcie i... Armia Wykop, bo tam pisze ktoś, że jest na kanale Zrób mi lauda. Armia Wykop. Kłamałaś i stwierdziła, że dosyć kłamania. Ale czekaj, bo coś tutaj zagłuszył cię ktoś. No, druga część wypowiedzi. Czemu odrzuciłaś, bo tak naprawdę to była osoba, która gdzieś tam bardzo o ciebie walczyła, ale upubliczniła twoją głosówkę
i gdzieś no, upubliczniła twoje kłamstwa. Uważasz, że chyba kłamać? Tak ogólnie w życiu? Ale jaką moją głosówkę upubliczniła? No, rozmowę z nią. Gdzie? Kiedy? No, gdzie ukrywała się przed... Dobra, mam, wyłapałem. Ale którą rozmowę? Kiedy? Z jakiego dnia? Z jakiegoś Alzheimera masz, przecież mówiłaś, że skończysz no, super, co sobie rada, bo upubliczniła jakieś twoje rozmowy, a teraz nawet nie pamiętasz. No bo ona powiedziała, że upubliczniła głosówkę, no kurwa głosówkę, a rozmowa telefoniczna to nie jest głosówka. Jest taka głosówka dwuosobowa. No nie wiem, no dla mnie to jakby... Dobra, bo to jest tak jak z moją mamą bym rozmawiała, że ona zamiast powiedzieć prokurator, to mówi sędzia i w ogóle nie wiadomo o co jej chodzi. No to skup się kobieto, zadaj pytanie, to ci odpowiem. Ja myślę, że ty się czepiasz pierdół tak, żeby nie odpowiedzieć na pytanie. Ale jaką głosówkę? Ja na żadnej głosówce nie byłam. Co ty mówisz o jakiejś głosówce? Dobrze, jeżeli i tak bardzo czepiasz jej faktów, więc odpowiem... No jakich faktów? No głosówka to jest rozmowa na kanale głosowym serweru Discorda, nie, głosówka to jest głosówka, to jest rozmowa głosowa. Kurwa mać, kobieto, no ej! Nie krzycz na Elę. No dobrze, głosówka, ale głosówka to jest rozmowa publiczna, a jak spokojnie wyluzuj. Poczekaj, ale jeżeli ktoś rozmawia z tobą przez telefon, to nie powinieneś tego upubliczniać, bo to jest po prostu no rozmowa dobra. Prywatna. Więc tak, zadzwoniłam do Zrubmi Loada w piątek. Czy już nie pamiętam, w niedzielę, tak? Bo musiałam przerwać live'a, bo policja się dobijała do drzwi. I pytałam się Pauliny, bo się domyślałam, że być może restreamuję tego live'a. Słuchać mnie? Tak, słuchać cię, Elu. No i pytałam się, z jakiego powodu jej zdaniem ta policja wali mi do drzwi? Co ja niby takiego zrobiłam, że oni chcą mi wejść do domu? A ty pamiętałaś, co zrobiłaś, czy nie? Chciałam, żeby ona to oceniła. Czy ja mówiłam, że się będę wieszać na lampie? Czy mówiłam, że zamorduję sąsiada? Że zamorduję córkę, moje dziecko? Czy tylko powiedziałam, że policja to są skurwysyny, bo stwierdzenie, że policja to są skurwysyny i zamowcy, to nie jest wystarczający powód, żeby do kogoś pałami walić o 4 rano i mu się jebać do domu. No sorry. A ona to ogląda swoją głosówkę później? Czy nie? Jest, bo tak, oglądałam. Jest wolność słowa. W żaden sposób nie złamałam prawa w niedzielę. Ale żadną głosówkę, tylko live. Live, transmisja na żywo. Żadna głosówka. Nie złamałam w czasie transmisji na żywo polskiego prawa, żeby policja chciała tutaj sobie wtargnąć o godzinie 3 nad ranem, prowadzić interwencję, żądać ode mnie dowodu osobistego, kazać mi stawać na baczność, meldować się i się tłumaczyć. Nie było żadnych podstaw. Dobrze, nie, okej, okay, rozumiem. A uważasz, bo że... Ja nie potrzebuję być do dyspozycji policji 24 godziny na dobę, bo ja mam swoje życie, swoją firmę, swoje sprawy i swoje zarobki. Oni za swoje czynności dostają pensje, ubezpieczenia, dofinansowania unijne, emerytury, a ja nic nie dostaję i ja nie mam obowiązku od 2 do 4 rano na przykład codziennie z nimi spędzać czasu swojego. Ale, jaką masz firmę? Bo mówiłaś, że masz swoją firmę. Możesz powiedzieć, jaką masz swoją firmę i co robisz z tej swojej firmy? Mogę poprosić o informację, bo chętnie na przykład skorzystam, słucham ciebie i tak dalej, więc chętnie bym posłuchała, co ta twoja firma robi, żeby korzystać z swoich usług.
Elu, tutaj się jacyś lewacy zlecieli chyba. Nie, to... Kurwa. Słuchajcie, czy to nie jest... Nie wypierdala ta osoba, nie będę się jej dawać przesłuchiwać. Elu, ja do ciebie teraz powiem. Nie ma już jej na potem. Czy uważacie, że to jest normalne? Za ten mam firmę, jest... odpowiadam. Jaką ja mam firmę? Zakład pogrzebowy prowadzę. Tak? O, fantastycznie. Jak ktoś umrze, to organizuje pogrzeb. Może pani skorzysta. Dziękuję. Dobranoc. Elu, ja coś teraz do ciebie powiem. Skoro ona nie wie, jaką ja firmę prowadzę, to czego ona tu w ogóle szuka? Elu, chciałam coś do ciebie powiedzieć i to nie jest żaden sejf. Słuchaj. Chleb spożywczy prowadzę. Handluję serami francuskimi. Serek. Chyba z serami spod napetka. Weź się wyjdzie. Ja chciałam coś powiedzieć. Posłuchajcie. W tym momencie, kiedy wzywacie policję do Eli, to w tym momencie może ktoś naprawdę potrzebować pomocy, bo zostanie niewypobity i tak dalej. A wzywacie policję, kurwa, do Eli, bo ona sobie się... Nie, powiem wam, że... Prześmijcie się głowami. Mam cholerny żal do Pauliny z Lumilouda, że mnie nagrała bez mojej zgody i wrzuciła na kanał. Ale to zgłoś, to kurwa, no nie spodziewałam się tego po niej. To jest normalnie przegięcie pały. Uważałam ją za moją przyjaciółkę i koleżankę. No, dzisiaj chciałam powiedzieć, że ogłaszam ją moją hejterką najgorszą, bo nagrała bez mojej zgody rozmowę, dała do internetu, jak również filmy, które ona tworzy, nie są dla mnie specjalnie pozytywne. Prosiłam ją przez parę miesięcy, że jej zapłacę, żeby mi coś zmontowała fajnego z córeczką, z Markiem, jakieś teledyski, jakieś spoty do moich filmików. To wyobraźcie sobie, że nie chciała pieniędzy i nic nie chciała zmontować, tylko produkowała swoje chore jakieś nagrania. Jak ubra, to czasami dla niepoznaki tam mi udzielała jakieś informacje przez telefon na tematy różne takie informatyczne, ale jak jej zaproponowałam, żeby została moderatorką u mnie na serwerze, to powiedziała, że może zostać, ale nie będzie się nazywać Zrób mi loada, tylko się na przykład nazwie Czarna Dupa, tak żeby nikt nie wiedział, że ona mi pomaga, bo się bała, wstydziła się publicznie pokazać, że mi pomaga. Bo lepiej publicznie mnie jebać, prawda, Paulinko? I jeszcze ma koleżankę taką, która się zna na tam serwerach, ustawieniach. Czasami miałam problem z serwerem, chciałam się zapytać tej koleżanki. Dzwoniłam, to nie było żadnych szans. Po prostu Paulina jest hejterem, moim zdaniem ona... Nie lubi Prawa i Sprawiedliwości, to jest pierwszy punkt. Niby coś mi tam radziła, jak ja bym się mogła pogodzić czy poprawić swoje relacje z Markiem, a wszystko, co produkowała w internecie, to polegało na tym, żeby jeszcze bardziej zaszkodzić naszym relacjom. Sama nie ma dzieci, więc cieszy się, że mi odebrano dziecko. No i to, co ona daje do tych swoich filmów, to sobie nawet wycina z kontekstu, żeby zmienić sens wypowiedzi. No, manipuluje tak jak Mateusz Spysiński, no. Ale muszę wam powiedzieć, że się dałam nabrać jej. Pół roku myślałam, że mimo wszystko ona mnie lubi i jakoś wyjdziemy na prosto, ale okazało się, że jednak nie. Może ona po prostu chciała cię z Markiem skłócić, bo sama chciałaby być z Markiem. Nie, myślę, że chciała mnie skłócić z Markiem, bo sama jest sama. I tak jej strasznie przeszkadza, że ktoś ma kogoś. Tak samo było z Janysem. Bardzo Marka się chciałam dobrać.
Był sam i chciał nas skłócić. Ludzie są samotni, nie układa się im w ich związkach. Jak widzą, że ktoś kogoś kocha, ktoś kogoś pragnie, komuś na kim zależy, to chcą to ludzie po prostu zniszczyć, bo nawet w jakichś stałych związkach bardzo często nie ma już żadnej namiętności. I ludzie potrafią być zazdrośni o wszystko. O wszystko po prostu. No ale o to miała być zazdrosna, że Marek pojechał do psychotropa i obrobił się. Myślicie, że taki Albus i Zaria z Iskarioty, nie? Że oni niby są parą. To myślicie, że między nimi jest taka namiętność, jaka była między mną a Markiem? Oni ale są w ogóle. Nie wiemy, Elu. Oni w ogóle. Nie opuścili swojego życia. No dobrze, oni ale w ogóle są do tego zdolni? Ale ja wiem. A ja wiem, no, że nie. Między tobą była namiętność. Bo ja znam Marek, tych ludzi i wiem, że nie. A Marek pojechał do psychotropa i obrobił ci tyły. To jest taka namiętność? Bo to się rzadko zdarza, żeby się tak strasznie zakręcić na czymś punkcie. To przeważnie trwa krótko, na początku znajomości, potem przechodzi w jakąś rutynę. No ale chcesz powiedzieć, to znaczy, to zależy od człowieka, no nie? Ja akurat się tak pasjonuję wszystkim, ekscytuję, a inni to tak podchodzą na zimno, nie? No ale to Marek ciebie obgadał u tego psychotropa. I ludziom jest zazdrość tej pasji. Ludziom jest zazdrość tej pasji, bo im się nic nie chce, nic ich nie interesuje, nic im się nie chce robić, niczego nie pragną, nic ich nie kręci, nie mają żadnych pasji. I nienawidzą, że ktoś ma pasję. Mi? A ty czego pragniesz, Elu? A dlaczego pragniesz? Dyduś, zejdź. Zejdź, chodź tu. Chodź. A kto to jest, Dyduś, tu zejdź? Kto to? Jakiś piesek czy koteł? Skończę tylko myśl. Mnie rodzice kiedyś tam nauczyli, ja miałam, nie wiem, może tam 8 lat. I cały dzień budowałam sobie zamek taki nad morzem, na piasku. I piękny, jakiegoś dinozaura zrobiłam, i zamek, i wszystko. I cały dzień to robiłam. Wyszła jakaś genialna praca, tam robiliśmy zdjęcia kliszą. I była dziewczynka, taka druga, która cały dzień nic nie robiła, tylko się przyglądała, no nie? I potem jak ja to wszystko wybudowałam i poszłam się kąpać w morzu, to ona pobiegła i wszystko zniszczyła ze swoim bratem, skopała, zrównała z ziemią. O ta hechterka. I ja wyszłam wtedy z morza i tak płakałam. I to było przy moim kocu, tam gdzie ja sobie miałam miejsce z rodzicami. No nie? Ja zaczęłam płakać, a tato mi wtedy powiedział: Elu, Elżuniu, nie płacz. Kochanie, tak będzie całe życie. Będziesz sobie coś tworzyć, budować, będziesz się z tego cieszyć, będziesz mogła zasłużyć na jakieś uznanie ludzi, że coś robisz. I wtedy zawsze się znajdzie jakaś osoba, która nic nie będzie robić, kompletnie nic. Ona przyjdzie tylko i zniszczy to, co ty stworzysz. I to będzie jej sukces. I musisz się do tego przyzwyczaić i się tym nie martwić, bo no niestety tak w życiu jest. I tak sobie to zapamiętałam. I ciągle, przez całe życie mi się to zdarza. Tak jak teraz z tym YouTube. Próbuję sobie robić te filmy. To jest zupełnie tak, jak wtedy cały dzień nad tym morzem budowałam ten zamek, no nie?
I przyszedł ktoś, kto nic cały dzień nie robił, żadnego wysiłku. Jadł, tylko opalał się, lenił. A na koniec dnia przyszedł i zniszczył, co ty stworzyłeś. No i niestety po prostu w życiu tak jest, no. Są tacy ludzie. Ty sobie coś tworzysz, a drugi człowiek, któremu się nie chce nic zrobić, on tylko ma pasję, żeby zniszczyć to, co ty zbudujesz. Są tacy ludzie. To jest już odruch u dzieci, u nastolatków, u dwudziestoparulatków i u ludzi dorosłych. Czyli ja sobie coś tworzę, buduję na moim kanale, staram się, kombinuję, kupuję sobie sprzęt, rejestruję sobie działalność gospodarczą, staram się, wymyślam sobie, o czym zrobię film. A potem przychodzą ludzie gdzieś tam z nie wiadomo skąd, po to tylko, żeby zniszczyć to, co ja sobie wymyśliłam. Że chciałam mieć donaty, no to zgłosić, żebym nie miała. Telefony do widzów, no to żeby nie było. Chłopaka sobie znalazłam, no to niego nie ma. Dziecko pokazywałam, że mam ładne, zabrać jej dziecko. Męża ale... mam byłego, świr, dokopać mu, nie? Tak, pojadę gdzieś na wakacje, będą zgłaszać, że mają mnie wypierdolić z pensjonatu. Robię sobie live'a, spokojnie rozmawiam, będą mi przysyłać policję, że mają mnie zatrzymać. No i to jest zupełnie tak, jak wtedy na tej plaży z tą dziewczynką. No, po cholę ujawniać, gdzie, w którym pensjonacie przebywasz publicznie. Ja nie ujawniałam. Ludzie szpiegowali, znaleźli po jakichś szczegółach zdjęć czy nagrania, czy gdzieś tam przypadkiem ktoś się zdradził. Moja córka albo Marek. Na tej podstawie. Ale Elu, teraz powiedziałaś, że też... Śledzili, chłopaka, gdzie możemy być. Też powiedziałaś, że wiesz, miałaś to znaczy... chłopaka i tak dalej. I ludzie złośliwie. Przecież to Marek pojechał do psychotropa, od ciebie zdradził. W przypadku czterech sytuacji, kiedy mnie z Markiem wyrzucono z hoteli i z pensjonatów, to co najmniej dwie były takie, dwa przypadki były takie, że hejterzy się nie mieli prawa domyśleć, gdzie byliśmy. Więc wynika z tego, że Marek powiedział, po prostu wiedząc, że ludzie nas zgłoszą, będą dojeżdżać tych właścicieli, oni nas wyrzucą, ja będę płakać, cierpieć, a Marek się cieszył z tego powodu, bo we Władysławie, jak byliśmy w marcu i w Zakopanem, jak byliśmy zimą rok temu, to nie było żadnych podstaw, żeby ustalić, bo nie pokazaliśmy pokoju, kompletnie nic. Tutaj w Krakowie, w hotelu Start, widzowie nas namierzyli, bo tam były takie charakterystyczne obicia na ścianach, taką drewnianą belką. Ja powiedziałam, że to jest hotel niecały kilometr od mojego domu, więc ludzie po prostu znaleźli po wystroju. Ale w pozostałych miejscach nie było żadnych zdjęć wystroju, więc Marek musiał Iskariocie chyba powiedział, gdzie jesteśmy i potem nas wyrzucali. Nie wiem, ze swojej głupoty on to zrobił, czy na złość, żeby było mi przykro. Nie wiem. Nie mam ale pojęcia. To psychotropa też jeździł, dlaczego? Myślę, że z głupoty. Ale Elu, dlaczego Iskariocie? Nie ma. To dlaczego mu wysyłał nagranie z mojego mieszkania? Zdjęcia z mojego mieszkania, jakieś ujawniał dane. Ale to no to dlaczego? On to zrobił perfidnie No właśnie, dlaczego? Nie wiem, zapłacili mu?
Czy tak ale dla jaj to robił? Ale gdyby do ciebie miał jakieś uczucia... Czy dupczy się z tą Zarią i jej wysyła? No kurwa, ja nie wiem tego. Jakiś interes w tym miał. Żeby coś robić, to trzeba mieć powód. Nie, może mu się Albus kurwa podoba. I mu wszystko wynosił na mój temat. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Może go szantażowali, że go zabiją, jak im nie da tych materiałów. Tak jak psychotrop i mu wszystko dał. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Marka się zapytajcie, dlaczego donosił hejterom na mnie cały rok, jak się spotykaliśmy. Marek, czy, Marek. Czy pieniądze za co dostał, czy seks, czy kurwa zlecenie pracy, co on za to miał? Za darmo tego nie robił. I nie robi dalej. Nieważne, mam to. Słuchajcie, idę spać. Ela, wiesz co, ja chcę... Ela, słyszysz mnie? No. Słychać? Ja chcę no. powiedzieć i tutaj podziękować oficjalnie temu chłopakowi, co się odezwał do mnie. I chcę powiedzieć, bo nie wiem, czy oglądał live'a, czy nie, ale widzę, że on tutaj jest. Że Ela jest bardzo zadowolona z mikrofonu, więc dziękujemy ślicznie, bo naprawdę mikrofon fajny i fajnie słychać, bo Ela też dziękowałaś chyba na live'ie, nie? Tak, tak, ale ja go chyba muszę ściszyć, bo jak się pod koniec wydzierałam na temat tej policji, to były takie trochę przestery. Aha, aha, aha. Ale nie, no efekt fajny, fajny, tak inaczej. Ja dzisiaj powtórkę oglądałem, bo ja nie mogłem wczoraj obejrzeć. Life'a, no i dzisiaj z Mruczkiem, bo dzięki... A, że lepiej no. niż ten z kamery, bo tamten jakoś tak szumiał, nie? Ja, a tutaj ten czysty, no, taki skończ. Czysty, tylko Ela, wiesz co, powinnaś go mieć trochę wyżej położonego, wiesz, jeszcze, bo ty miałaś na stoliczku pewnie, nie? A byś musiała położyć go troszeczkę wyżej. Ela, bliżej twarzy? Ja, na jakichś książkach czy coś tam, kurczę, se położyć na półeczce wyżej, nie? Aha. Ale że co, żeby było za cicho? Teraz, ja wiesz, na końcu mam takie pytanko malutkie, można? No mów. A czekaj, bo się jeszcze zapytam, ja... ale no, to było dawaj, za cicho? To... Nie, Ela, wiesz co, wszystko było dobrze, tylko jeszcze do lepszego efektu. Ja to powinnaś mieć trochę wyżej ten mikrofon, wiesz? Aha, troszeczkę. Rozumiem, rozumiem. No, ale fajnie, fajnie, o wiele lepiej właśnie. No dobra, no co tam, co chcesz zapytać? No ale ja, słuchaj, chciałem zapytać w ogóle, jak tam w ogóle tam chomiczek żyje? Dobrze, pokażę go na live, żyje póki co. Tam go nie pokażę lepiej, ale słuchaj, dajesz mu w ogóle regularnie tam, nie wiem, jedzenie czy coś, w ogóle tam wodę. On ma pojnik czy ma miseczki w ogóle takie do picia? Chomiczek ma akwarium i klatkę, raz sobie w jednym miejscu mieszka, raz w drugim. Ma miseczki takie do picia, że miał wodę w ogóle. Ma takie pojniki, takie specjalne, co się wiesza i one to są takie zbiorniczki. Dostaje ziarenka, dostaje marcheweczkę, pietruszeczkę, sałatkę, jabłuszko. Nie, Ela, słuchaj, nie, ja poważnie mówię i tam mnie dużo ludzi tam zdoksowało, wiedzą, kim ja jestem. Słuchaj, jeżeli masz jakieś tam problemy na przykład w kwestii tam, nie wiem, wychowania, kurwa, utrzymania tego chomika, ja mogę ci to przynieść pod dom. Myśmy się raz spotkali, dwa razy, trzy, cztery. Mogę ci przynieść i poidełko, i karmę, i mogę ci przynieść, wiesz, suszone warzywa, mogę ci przynieść słonecznik, orzechy, pini, w ogóle taką karmę. Dam ci całą wyprawkę do tuptusia, tylko żeby on nie cierpiał. Co ty na to? Możesz mi przynieść, ale on nie cierpi, zapewniam cię, no. Jak chcesz, to ja mogę to pod drzwiami nawet podstawić w ogóle. Tylko ale żebyś, wiesz, żebyś dała takie zdjęcie na przykład na nie wiem, na Discordzie, byle gdzie w ogóle, że o, przyszedł jakiś tam hejter w ogóle i tam, wiesz, będzie piękna paczka,
do tuptusia. I tam będzie, wiesz, warzywa suszone, tak jak mówiłem, tam no, orzeszki, no. Pini, poidełko, wszystko w ogóle. Co ty na to w ogóle? No, no fajnie, dobrze. A słuchaj, ile wy go tam macie w ogóle z Marysią w ogóle? No on ma rok dopiero, także on jeszcze pożyje z rok, co najmniej dwa. Ale to jest samiec czy samica? Samczyk. Tak, samiec. Pewna jesteś? No tak mi mówili w sklepie, jak go kupowałam. No Luś, przecież to jak, kto to ma być? Nie, ja szczerze powiem, że mi mówili w sklepie, że też kupowałem samca, a kurwa kupiłem i dzisiaj się dowiedziałem, że samica jest. Moja siostra tak samo miała. Ja też jak kupowała chomika w zoologicznym, to zapewniali, że samiczka, samiczka, na spokojnie dali jej na imię Bibi. Po dwóch latach tak patrzą, tak, o kurde, Bibi to jednak chłopak. Z boku, gdzie tam zaglądają chomikowi. No, ale zaglądają. I odwrotnie ale... miałem właśnie, że ja miałem kurwa Waldusia, kurwa chomika. I mówię tak, Walduś, chodź. Łam, przychodzi, a to kurwa przychodzi. W ogóle była taka sytuacja, bo był u mnie taki kumpel, kurwa, który jest weterynarzem. Ja mówię tak, że zobacz, kurwa, czy ten Walduś to jest pan czy pani? On mówi, nie no, pan jest, no pewno. Znaczy ja tak powiedziałem, że pan jest. On mówi tak, do mnie tak mówi tak, Paweł, przecież to kurwa jest samica. Ja mówię, co ty pierdolisz, kurwa, jaka samica w ogóle? No samica, no tam jaj nie ma w ogóle, widzisz, że tam jest kontakt. A ja mówię, jaki kurwa kontakt? No kontakt, gdzie się wkłada wtyczkę. Z tym się ja pierdolę. No i tak to jest, panie Eru, w ogóle. Ale takie życie. A powiedz mi, jak tam w ogóle z tym ostatnim lajtem? Słyszysz? Jak tam było? Słuchajcie, ja miałam w życiu dużo zwierząt, tak? Bo w czasach komunistycznych to było bardzo popularne, także ja miałam rybki. Marysię. Miałam króliczka, miałam świnki morskie, miałam chomiki, miałam kanarka, miałam papugi. Miałaś świnki morskie? Miałam kota, miałam pieska. I zawsze bardzo... Kurwa, nie lot, kurwa. No, no. Węża nie miałam. No i zawsze bardzo dbałam o zwierzątka i chciałam mieć zwierzątka i bardzo kochałam zwierzątka, także wszelkie jakieś takie twierdzenia, insynuacje, aluzje, że ja mogłabym zwierzakowi nie dać jeść. Nie powiesz, o co tu Ola chodzi, bo ja ci powiem prawdę, ja czytam takie głupoty i tu na wykopie jest takie coś, że jest taka retransmisja i tu takie głupoty piszą, że... Ale ty chcesz opanować tą głosówkę? Nie, nie, nie chcę. Wszyscy mają słuchać ciebie, ja cię nie mogę w ogóle odezwać. Ciebie mogą słuchać tylko, no jak mnie? Ale ja już mam dosyć twojej wypowiedzi, rozumiesz? Ja nie chcę od ciebie nic. Wypierdalaj sobie z tą karmą, rozumiesz? Nie ma już go, nie ma już go. Dobra. No. Ela, a powiedz jeszcze, wiesz co, bo tutaj fani kurwa, i antyfani pyta. Być mi pierdolił, że się chomikowi krzywda dzieje. A czy ja jestem jakąś osobą upośledzoną, niedorozwiniętą, że ja nie potrafię ogarnąć, kurwa, że mam psa, kota, chomika, krowy do wydojenia, czworo dzieci, trzech kochanków, męża i jeszcze działalność gospodarczą, ja wszystko ogarniam naraz, no czego kurwa nie rozumiecie, no. Ale Ela, to był jakiś alfabeta, Że ja sobie mam z chomikiem kurwa nie poradzić, no ja pierdolę, no. Ela, opowiedz, bo dużo... Poczekaj, ja chcę coś powiedzieć, kupić, no, kurwa. Bo mi się spieszy troszeczkę, kurczę, ale dobra, no. Tam, gdzie moja córka jest w tym domu dziecka, to się babie nawet nie chce dupy zwlec rano, żeby dzieciom dać kanapki. W ogóle nie wstaje, jak one idą do szkoły. Jest tam kilkanaścioro dzieci. Same się muszą ubrać, wyjść, bo sobie kobieta śpi, bo wieczorem sobie pewnie pije wino i ma wszystko w dupie. Wracają ze szkoły, to w ogóle nie ma obiadu, tylko wpierdalają zupki w proszku. Wszystko muszą dzieci robić same, uczyć się, nikt się z nimi nie uczy, muszą się same umyć, nikt się nimi nie interesuje, muszą same iść spać. I ona za każde dziecko dostaje
po 3000 zł od Urzędu Miasta. I nawet nie wstaje rano, ma 12 dzieci i nawet nie wstaje rano i im nie robi kanapek. A ja, jak dziecko było ze mną, to wstawałam, wszystkiego pilnowałam, uczyłam się, jeździłam, chodziłam, pomagałam, skakałam koło tego jednego dziecka, tak? Jak ta baba, u której Marysia teraz jest, to nawet się nie zajmuje tymi wszystkimi dziećmi tam. I, a bierze 20 tysięcy złotych za nie miesięcznie. Także będzie mi jakiś kutas pierdolił, że ja chomikiem się nie potrafię zająć. Jak ja po prostu tyle rzeczy ciągnę naraz i jakoś mi się nic nie jeszcze nie wymknęło. Dobra, chciałeś kupić coś powiedzieć, no to ta, powiedz. No tak, bo wiesz co, ja się spieszę troszeczkę, ale dobra, wiesz co, bo dużo ludzi pytało na czacie, Light był w środę o tą dziwną taką wódkę, dostałaś, pokazywaliście z Moniką, tak dobrze mówię, z tą fanką Moniką, butelkę wódki Bocian. Ona była taka jakaś podejrzana. Coś się wyjaśniło? Coś tego, że to naprawdę było jakaś podróba, czy co? Czy nie wiem. Ja nie wiem, co stoi w kuchni. Wlali jakiś fermentowany lepiej... wlali jakiś fermentowany sok do butelki po wódce i zakleili to... banderole, żeby wyglądało, że to jest oryginalne. Także ja tego nawet nie otwierałam, bo co ja mam, kosztować tego, czy co? No, ale to najlepiej powinnaś wylać od razu, cholera, takie coś, nie? Bo ten bocian to chyba jedynie biały jest, a nie ma koloru. Tak, bo Monika sądziła, że to jest wódka. Ten bocian to ma być wódka przeźroczysta, a nie kurwa jakiś sok pomarańczowy. Elu, jakbyś chciała, bo mam na zbyciu, ale takiego prawdziwego bociana, nie jakiegoś tam przelanego. Kupiłam sobie kiedyś przed świętami bociana kukułkowego. Jest nawet oryginalna etykieta, więc jakbyś chciała, to mogę ci go oddać. Ponoć bardzo dobry. No, ale ja wódek nie piję w ogóle. Ale to jest taki, wiesz, to jest w postaci takiego niby drina, takie zrobione, po prostu o smaku cukierków kukułek. Nie wiem, czy jadłaś kiedyś kukułki. Aha. A ile, i to jest biała wódka, ile ma procent? A to ma chyba około 40%, ale to jest, mówię ci, to jest w postaci po prostu takiego drina w butelce. I z czym to się robi? A możesz sobie tak po prostu nalać do szklaneczki z mleczkiem, na przykład możesz sobie dolać mleczka do tego. Różne kombinacje. Albo z czym jeszcze? Elu, co dolejesz, takie będzie. Nie wątpię w twoje umiejętności barmańskie. No nie, ale co jeszcze do tego pasuje, bo sok pomarańczowy to chyba nie. Nie. To jest takie, mówię ci, to jest smaku taki kukułki, więc to jest... Malibu, nie? To jest takie jak Malibu trochę. Nie, to jest... Jakby ci to wyjaśnić? No kurczę, musiałabym wrzucić zdjęcie na przedpokój, ale no... Mówię ci, to Malibu już jest jakby... Bo Malibu też z mlekiem się pije. Malibu też z mlekiem się pije. No tak, no. Eluś, jak chcesz, mogę ci podesłać. Zdegustujesz najwyżej. Jak nie, to wyrzucisz. Rób z tym, co chcesz. No mogę skosztować, ale jak mi podeślesz? Skąd ty jesteś? A Elu, ja niedaleko ciebie mieszkam. Aha. Więc słuchajcie, coś, kochani, nie wiem, pocztą kochani ewentualnie. Widzowie, no, albo się umówimy. Kochani widzowie, wiecie co? Ja się już zrobiłam senna, idę spać. Jutro sobie zrobię przerwę, może w środę się połączę znowu, coś tam opowiem. No i w piątek ten live. No, także nic się nie martwcie, wszystko u mnie dobrze, żyję. Wczoraj policja do mnie nie weszła, w piątek tak i mnie wywieźli. Z tą zrób mi loada, już nie będę współpracować z Markiem, też już nie. Bo mnie nagrywali bez mojej zgody i dawali do internetu. A ja jestem osobą z pokolenia komunizmu i mam uprzedzenia co do nagrywania, bo nas wtedy
komuniści skurwysyny nagrywali, żeby ludzi gnoić. Ja uważam, że to jest taka metoda wyjątkowo ubecka, kogoś nagrywać bez jego zgody i puszczać. Także Paulinie tego nie potrafię wybaczyć, Markowi też nie. Elu, ale pamiętaj o tym proteście i o tej książce, żeby o tym pomyśleć chociaż, okej? No bo warto, myślę. No tak, tak, bo to co, jak już ta policja mnie traktuje, to już jest szczyt. Tylko żeby sobie nie spodobała, żeby to nie zamknęli. Oni naprawdę, chodzi o to, że tak, przychodzą sobie, nie? Czy gdzieś mnie tam zabierają i mówią tak, proszę pani, co pani wyprawia? 150 interwencji policji w ciągu 2 lat. Pani musi jakieś straszne rzeczy robić, że tyle tej policji ciągle przyjeżdża. A ja sobie myślę, no kurwa, no to niech sobie zainteresują się. W końcu to oni są policjantami, nie ja. No to by trzeba było z powództwa cywilnego. A jak z powództwa cywilnego? To od razu idziesz w ogóle do komendanta. Piszesz kwit, normalnie nagłaszasz tą sprawę. Już kiedyś ci o tym mówiliśmy. Przecież policja nie miała prawa czegoś takiego zjebać. No bo patrz, jeżeli oni wyciągają konsekwencje, że rzekomo komuś grozisz, że coś tam mówisz niewłaściwego. A to tak sobie można przyjść do środku nocy i kogoś zajebać z domu i gdzieś go wywieźć? To co jest porwanie, nie? Po prostu następnym razem już nigdy nie otwieraj drzwi o 22. A chyba, że to glowo będzie, co nie? Czyli tak, biją, duszą, uprowadzają z domu, przetrzymują. Poniżają. A jak biją? Masz na to jakieś dowody, że biją? No biją, no a co ty myślisz, no... Ale byłaś na obdukcji? Byłam, tak. No masz kwit z obdukcji? No ale, no wiesz co, nie połama, rąki nóg mi nie połamali. No ale masz no, siniaki, tylko... tak? Byłaś na obdukcji, masz siniaki, został do lekarza, jakoś to stwierdził? Siniaki i powykrzywiane ręce, duszenie. I masz z obdukcji, tak? Że masz normalnie siniaki, że zostałeś tam pobita przez funkcjonariuszy policji. To czemu z tym kwitem od razu nie jedziesz nie zakładasz sprawy? Że zostało przekroczone uprawnienia funkcjonariuszy policji. Wiesz, w momencie to by trzeba było jeszcze później iść, bo w ale jakie momencie później? To grzejesz od razu. Na co ty czeka? Czyli oni tak, przychodzą ci kiedy chcą, biją cię, ty jedziesz na obdukcję i nic z tym nie robisz. Ale oni na tych obdukcjach w czasie tych interwencji to oszukują. Ale na jakich obdukcjach? Na obdukcję idziesz sama sobie do lekarza.
Idziesz normalnie na SOR, tak, i prosisz o obdukcję i powinien lekarz ci wysłać, wystawić normalnie kwit. I z tym idziesz, lecisz dalej. A na co ty czekasz? To teraz, ale na co mam czekać? Teraz jak byłam w piątek, to mnie akurat nie pobili. Na nic nie czekasz, no musisz iść od razu, masz siniaki i tak dalej, iść na obdukcję, zrobić kwit i lecieć, wiesz, z tym dalej, no. Ostatnio wcząs mózgu miałaś, Ela. Pamiętasz, jak źle się czułaś? I to nie takie rzeczy się dzieją i ty nic z nimi robisz? To było powyżej tygodnia. No, cały miesiąc. No, ale dlaczego z tym nic nie zrobiłaś, Elu? Cały miesiąc nie jadłam, wymiotowałam. No, ale dlaczego nic z tym nie zrobiłaś? Że ty w ciąży jesteś, a trzeba było zrobić obdukcję. Ze 3 tygodnie to było, no. No i oni... Tak z nimi bujać cały rok. I oni przychodzą, że popierasz Prawo i Sprawiedliwość i mówisz, że policja to zomowcy i za to cię biorą. Za to cię biją. Ale przecież to policja to jest PiS. Za to cię biorą, wywodzą. Zbigniew Ziobro jest głównym prokuratorem, tak? Więc to jest przecież z ramienia PiS. No to jak to? Przecież jest głównym zwierzchnikiem policji jest PiS. No już tyle razy o tym omawialiśmy. Jest to, co jest w ministerstwie w Warszawie, to jest jedno. A to, co jest w miastach w Polsce, gdzie jest mafia prawniczo-urzędnicza, lewactwo, nie ma czegoś okupuje takiego. No miasta, kurwa, to jest drugie. Przełożony jest ten, ale to te środowiska. Ale czego, kurwa, nie rozumiesz? Te środowiska są niezdekomunizowane, rozumiesz? Do policji idzie chłopak, który miał ojca zomowca albo ormowca, inny nie pójdzie, rozumiesz? Ale co mają rodzice do tego? Katów, kurwa, i biorą wszystkich, którzy mają tylko wykształcenie średnie. Nic nie ma to wspólnego z PiS-em. PiS nie ma w ogóle żadnego wpływu. W sądzie w Krakowie... Jak rządzi krajem od 10 lat prawie. Jak nie ma nic wpływu na policję? W sądzie w Krakowie mam znajomą, co jest prokuratorem. To mówi, popiera Prawo i Sprawiedliwość, to się nie przyznaje, bo wszyscy popierają PO, mają w piździe ministrów i robią tutaj swoje. Rozumiesz, jakby powiedziała kobieta, że popiera PiS, to by jutro już tam nie pracowała. To są były zabory, była wojna, byli komuniści 50 lat, rabowali majątki Polaków, obrazy, dzieła sztuki, kurwa, środowiska rosyjskie i niemieckie mają pieniądze, okupują polskie miasta, ładują tam dupy, tutaj Polak nic nie zrobi, po prostu wszystko jest dla nich, Hello? Dla deweloperów, poznajomości, kumoterstwo, korupcja, sitwa i pieniędzy nie mają Polacy, tacy z pokoleń, patrioci, katolicy, tylko takie skurwysyny, co ojciec był, albo jakimś ubeckim komisarzem, sędzią, który dawał wyroki śmierci na szubienicy, przyjechał ze Związku Radzieckiego, albo jakiś Volksdeutsch, albo jakiś tam jeszcze z czasów zaborów nakradł polskiej szlachcie i się obłowił. To są wszystko złodzieje. Rosjanie i Niemcy nas trzymają w Polsce za mordy. Czego wy nie rozumiecie? Nie zauważyliście? Kurwa, TVN, Polsat, wszystkie media, wszystkie gazety są albo niemieckie, albo rosyjskie. Nie ma polskich. Polska gazeta to jest tylko i telewizja to jest tylko w tym momencie TVP, Republika. I co tam jeszcze? Gazeta Polska, sieci. A tak, a reszta to są kurwa Rosjanie i Niemcy, no. Może ty się kiedyś pokłóciłaś w przeszłości z jakimś człowiekiem, który teraz został politykiem PiS-u w twoim regionie i może to on tym steruje. A Feliś wypierdala i jakim po prostu. Mam już tego. No problemu. To idę. No, przykre to jest, przykre. Wiecie, co można, jak można tych ludzi zdemaskować? Idźcie sobie do tych urzędów w dużych miastach w Polsce i powiedzcie, że kochacie żołnierzy AK, że walczyli za Polskę,
jak Rosjanie nas okupowali pod koniec II wojny światowej i że trzeba im wybudować pomnik. I wtedy ci ludzie otworzą mordy i powiedzą, że żołnierze AK to byli przestępcy. Elu, ja cię akurat w tym temacie popieram najbardziej jak mogę tylko. Popieram cię, Ela, to co mówisz masz rację. Że oni przeciwko Polsce Ludowej walczyli, że to było, że to byli kryminaliści i po tym można poznać tych skurwysynów. Zapytajcie, co myślą o żołnierzach AK. Idźcie do sądu krakowskiego, zapytajcie się, co myślą o żołnierzach AK. Powiedzą wam, że to są przestępcy. Idźcie do prokuratury, zapytajcie się, co myślą o żołnierzach AK. Powiedzą wam, że to byli mordercy. I na policji też. A żołnierze AK to byli polscy bohaterzy. Bohaterowie. Elu, za chwilę się odezwę i będę z tobą, bo ja też jestem prawicowy chłopak. Jebać lewicowe feministki, co chcą do ciebie krzyczeć. Ja jestem Heniek zły, ale trzymam twój poziom. Nie wolno obrażać prawicowych bohaterów, żołnierzy AK, żołnierzy wyklętych, bo gówniarze nie wierzą, kto tutaj wywalczył na wolność. Dziękuję. Oho, Elka, trafił ci się nowy kochanek. Heniu, taki na twoim poziomie. Tak, ale samo, tak samo robili tym żołnierzom AK. Mieli po 18 lat, po 16, po 20 parę. Zostawiali dzieci, rodziny, wymordowali ich w lasach, a potem im dzieci zabrali, tak jak mi córkę, żeby zrusyfikować, chyba o żołnierzy wyklętych. Żeby zrusyfikować albo zgermanizować. I tak mi dziecko zabrali. I moją córkę teraz ustawiają antypis, antypolski rząd, antybóg. Moja córka nie chodzi do kościoła w tym domu dziecka, jeżeli was to interesuje. Bo ta kobieta nie jest katoliczką, więc dzieci tam nie chodzą do kościoła. A moja córka jest katoliczką i chciałabym, żeby chodziła do kościoła. I nie chodzi, nie jest. Chodziła do kościoła? Chodziła. Z Marysią chodziłam do kościoła. A mają nawet tam krzyże powywieszane, Elu, w tym ośrodku. I po prostu poza tym nastawiają ją przeciwko mnie, przeciwko rodzinie, przeciwko Polsce, przeciwko Bogu, pranie mózgu. Dziecko się w ciągu tych 3 miesięcy kompletnie zmieniło. Jeżeli ona tam rok zostanie, to już będzie nie, dziecko będzie nie do odzyskania. Ona już jest przestrajana. Myślicie, że ten zakaz zbliżania i kontaktu to jest jakiś przypadkowy? Chodzi o to, żebym nie mogła mieć na nią żadnego wpływu takiego ideologicznego. To, że, może dlatego, że sama robi sobie pranie głowy. Że zakaz kontaktu, że co, że ja ją chciałam zabić? Zasada jest jedna, Elu, przepraszam, że ci powiem. Myślę, że dzieci już są w takim wieku, że te media mają wszystko, dostęp do prasy, że i tak same se kiedyś wypracują, jaki pogląd chcą ideologiczny. Bo wiesz, o co Elu chodzi, nie? Każdy ma prawo do własnego zdania. Myśmy też dojrzewali, żeby dojrzeć do własnych poglądów. Gówno prawda jest manipulowana, ma pranie mózgu, tak jak Marek ma pranie mózgu od hejterów, że ja jestem jakimś śmieciem, szmatą, wyprali mu mózg i on to wziął jako pewnik. Tak samo piorą mózg mojemu dziecku i ona sobie wcale nie wypracuje niczego sama. Ale ty jej wypracujesz, co? Elu, a tobie tak też próbowali za komunę prać mózg? Tak, no ale ja miałam rodziców, no nie? No Elu, dom ale rodzinny. Nie porównuj. Ale dlatego się Eli czepiacie za komuny, ale zanim zadacie pytanie Eli, co było za komuny, to zadajcie sobie pytanie, bo jest 2023 rok. Czy wy wiecie, na czym polegała komuna? Bo za komuny to było fajnie, bo były miejsca pracy, zakłady pracy, były ośrodki zdrowia, były przedszkola, żłobki, zamknąć mordy, gówno wiecie. Był porządek, nie było
patologii na ulicach, gdzie 16-latek kopał w 10-16-latka, tylko był porządek. Ja bardzo dobrze wiem, jak to wyglądało. Ja opowiedz swojej, jak tam. A nie. Jakiś komunista. Mogą się akceptacji na podium, dziękuję. Ale ja nie jestem komunistą, ja jestem prawicowym oportunistą. Ja jestem za Elą, za tym, co mówi. Stary komuch. Ja nie jestem starym komuchem, tylko jak miałem 3 lata, to my komuchy z tej komunistycznej służby zdrowia udzieliły zdrowia. Nie rozumiesz dalej, że dzisiaj masz podział na 10 jakichś NFZ-ów czy czegoś, a kiedyś był jeden ośrodek zdrowia, gdzie dostawałeś dostęp do wszystkich specjalistów. No wytłumacz mi to. Z komunizmem, a ty komuchu jeszcze wspominasz, jak super ci było. Ale ja nie jestem, ja jestem z Elą za prawicą, ostrą prawicą i zawsze będę mówił. Dobra, stop, no bo to jest mało ciekawa ta rozmowa. Z komuną. Tak, tak. Ela, nie daj im się wykorzystać, au, Heniek zawsze z tobą. My tam jesteśmy na łączach. Trzymaj się, słoneczko. Heniek, pięknie przeskoczyłeś, zgrałeś się z Seko na Elkę. Hipokryto. A może to wszystko było zamierzone i ty teraz będziesz donosił, co tutaj Ela robi i mówi, Mi się wydaje, Elu, że on po prostu przyszedł cię tutaj hejtować i podpuszczać. Kurwa, co za pojeb. Słuchajcie, ja będę szła powoli spać, no, ale ogólnie to się nie martwię, wszystko będzie dobre, mam nadzieję. I ten... jakieś filmy zrobię na kanał w tygodniu, live w piątek. A może ty zaczniesz podcasty nagrywać, co? Bo ty tak dobrze, fajnie opowiadasz zawsze takie historie i tak dalej. To może jakiś Spotify? No, zastanowię się. Ludzie w pracy, sprzątając, gotując i tak dalej. Na Spotify jest łatwiej, bo można sobie tam, wiesz, na telefonie odpalić, w radiu, w samochodzie i tak dalej. Ale mnie jakoś tego nie lubię, bo mnie... Ja tego nie lubię, bo mnie pociąga wideo. No ale co cię wideo pociąga? No jak już mam mówić, to wolę, żeby była też moja twarz widoczna. No to można zdjęcie wrzucić na okładkę, no i będzie to samo. No nie, bo wiesz, jak ktoś mówi, to jest inaczej, nie? Ale tak, no ale widzisz, no jak nalewasz, możesz... to mogą, wiesz, hejterzy wykorzystywać właśnie do różnych filmików, wysłać do urzędów, a na Spotify to co zrobią? Ale możesz na YouTubie podcasty robić z wideo przecież. No albo też. Na przykład zapraszać jej gości. Takie, wiesz, słuchowiska jak Lato z radiem, Lato z Elą. No my ci to, Elu, możemy wytłumaczyć, jakbyś chciała. No wiem, ale ja mam warunki do tego, żeby występować w całości, nie? Jakie masz warunki do występowania w całości? No mam ciekawą mimikę twarzy, interesującą twarz. Jak mówię, to jest ciekawe dla ludzi. No to no, jest dobrze. Jest ciekawe, co słuchają, co mówisz, a nie wiesz. Bardzo ciekawe. Jak pani tańczy. No ja osobiście wolę oglądać telewizję niż słuchać radia. Żebyś jeszcze, wiesz, robiła na jakimś, na lustrzance nagrywała te filmy, tak? Na jakimś telewizorze, żeby zmienić tło, żeby to było, czy coś tam. Co ty chciałeś? To są filmy najwyższej jakości, hejterzy. Moja mysza przyszła. Nie no, Elu, ty rób te live'y, bo one ci wychodzą i są już sprawdzone, ale może zastanów się nad tą książką. Dobrze, koteczki, idziemy spać. Dziękuję właśnie bardzo za rozmowę. Może w środę głosóweczka, potem w piątek live'ik. No, nie możemy się doczekać, Elu. Także dzisiaj jestem spokojna, jak słychać. Kochani, i oznajmiam wam, no, że... nic się tam na szczęście złego nie wydarzyło. Kurde, trzeba się wyspać. Pokręciłam troszkę takich różnych nagrań. Dzisiaj, jutro pokażę. No, tak. Także kochani widzowie, czytelnicy, internetowi, obserwatorzy. Fani, antyfani. Odpoczywaj, kochana. Trole, hejterzy, stalkerzy. Jak się czujesz w skali od 1 do 10?
Jak się głosówka udała? Nie, no fajnie, fajnie. Tak nawet, bo ja tak trochę przysypiam, trochę gadam. Ogólnie przyjemnie, tak, bardzo przyjemnie. Ale nic w sumie mądrego nie opowiedziałam. Ela, a ja mam takie pytanie. Czy odbanujesz szczura, bo on dostaje bana za nic? No dobrze, porozmawiam z moimi administratorami. Tak, ale administrator powie nie, bo tak i tyle. My jeszcze znamy. No. Dobry, nie spróbuję go odbanować, a będzie grzeczny. Oczywiście, on miał u ciebie chyba moderatora albo lektora. Ale u nas nie ma banów, on jest zablokowany na szczur, tak. To ja zobaczę. Ja to jutro. No, to jutro go odbanuję, ale uprzedzam, że jak będzie coś tam pisał, to może dostać przerwę. Ela, no, on jest a ja jestem panem. Grzeczny? Ale ty jesteś kim? Kosu. No to ty nie. No jak, no przecież grzecznie się zachowuje. Co ty opowiadasz, Elka? No przecież ty wysłałeś jakiegoś wirusa Markowi, zniszczyłeś mu serwer. A, to stare dzieje. Słuchaj, 3 lata tutaj siedzimy, kurde, proszę cię, tak się szczypiam. Podawałeś dane, gdzie jestem z Markiem we Władysławowie, żeby nas wyrzucili. No ale zobacz, ile dzięki temu miałeś postów, ile miałeś ruchu na YouTube i tak dalej. A ja jestem grzeczny? A ty jesteś kim? Co się dzieje, nie? W uniwersum. Pan Pepsi, znaczy Mr. Pepka. A to nie wiem, ciebie nie znam. Słuchajcie, kochani, ja idę spać już, bo się trochę źle czuję, spać mi się chce, ale fajnie się rozmawiało. No, tak się chciałam połączyć, żebyście zobaczyli, że dzisiaj już jestem spokojna. Nie krzyczę, nie płaczę. No, śpi dobrze. Wczoraj było trochę nerwowo. Ela, a my niedługo będziemy mieli rocznicę w ogóle razem. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Było bardzo fajnie, przyjemnie. O której ja się połączyłam? 21:30, tak? A tak naprawdę 10:00. No to wystarczy. Czuwaj, Eluniu. Będzie wszystko dobrze, mam nadzieję, będzie że się wszystko jakoś dobrze, ułoży. Śpi dobrze, odpoczywaj. Wiosna idzie. Wiosna idzie, wszyscy się lepiej poczujemy po zimie. Prawda? Nie. No teraz tylko, że u mnie ostatnio był taki wiatr 120 prawie na godzinę, że jak szłam do sklepu, to mało mnie nie przewróciło. Ale to jest trochę do dupy z tym piwem na przykład. No bo tak, ja mało jem, wypiję sobie 2 piwa i już kurde mi się od razu język plącze, a takie picie alkoholu jest przyjemne i człowiek by sobie chciał więcej nawet wypić, nie? A się nie da, bo to od razu uderza do głowy. No jakie to jest do dupy, nie? Ale Elu, alkohol... Albo na przykład taki orgazm. Kurde. Orgazm jest dobry dla zdrowia, trwa tylko chwilę, nie? A czy to nie powinno trwać dłużej? Na przykład godzinę? Podobno u świń trwa 30 minut. Elu, ty nie mówiłaś w jednym filmie o tym, że ty miałaś taką falę orgazmów, które trwały dłużej niż chwilę? Dobra, przestańcie o orgazmach. Elu, pamiętasz mnie od Jonasi Chłodawskiej, od Soli Chłodawskiej? Czekajcie, to... Tak, tylko nawiążę do tego. No ten Sting, zaraz, jeszcze na razie wracam do poprzedniego tematu. Ten Sting, wokalista, no nie, to on się właśnie specjalizował w tych orgazmach długotrwałych. Trzeba by to przestudiować, no bo jest taka możliwość, nie? No ale to jest trudne do osiągnięcia, ale i tak, no, możliwość przedłużenia takiego orgazmu i tak jest ograniczona, nie? Orgazm tantryczny. Ale Elu, pamiętasz mnie od Julasi Chłodawskiej, od tej soli, którą dostałaś w prezencie ze swoją mamą? No pamiętam. No i co? I wykorzystałaś tam sól do kąpieli, czy nie? O nie, na razie nie. Aha,
No dobra, to już więcej nie mam pytań. Jak wykorzystasz, to pogadamy. Dobra, dziękuję. A Sting to nie ten? Sting to nie był ten od... On nie uprawiał tej miłości tantrycznej, czy jak to się tam nazywa? Od seksu tantrycznego. Tak. Seks tantryczny. Tantryczna to jest, nie? Od tego tam przedłużonego orgazmu chyba. Tak, bo ten seks tantryczny potrafi trwać przez 8, nawet do 12 godzin. Jezu, Ela, wyobrażasz to sobie? Ale to jest po prostu... Ja nie próbowałam. Nieprzyjemne jest. No wyobraźcie sobie 12 godzin? Przecież to można się zajechać. O kurde, to trzeba poczytać o tym. Dziękują ponoć. Właśnie on ze swoją żoną uważają, że to jest super. Ich małżeństwo właśnie dzięki temu przetrwało 12 lat. Nie latają. Ale tak 8-12 godzin, to ja bym się osobiście zmęczył, gdybyś się nie zmęczyła, Elu. Ty, kurde, Ela, ale słuchaj, jakbyś znowu na dołku wylądowała i byś umiała taką miłość tantryczną, to przez 48 godzin mogłabyś, wiesz, orgazm lecieć, nie? Z jakimś policjantem. No tak. Tak, on nią pało, on nią pałą, a ona orgazm. On jej ręce wykręca, ona orgazm. On ją za włosy, ona orgazm. Ja pierdolę, to by było. No dokładnie. Sama dzwoniła po nich, żeby cię zamykali. Nie, ale to może za czasów komuny tak było. Oni teraz tam wszystko mają, kamery, sprawdzają. No a to jak? To jednak mają kamery, no to jak cię bili? Tam nie ma w ogóle mowy, żeby jakiś seksik był z osadzonymi. Ale jak nie ma mowy? Był taki reportaż nawet, bij że... Bij mnie na komisariacie, nie w areszcie. Na komisariacie... Na komisariatach nie ma kamer. Właśnie z tego powodu, żeby można było ludzi bić, gwałcić i paralizatorami razić. No to słuchaj, to wiesz, improwizacja, adaptacja, słuchaj, no trzeba jakoś wykorzystać, wyciągać z tego jakąś przyjemność, jak już się tam siedzi, nie? Na komisariatach nie ma kamer właśnie po to, żeby można było ludzi tam jebać. Tutaj Guba ma do ciebie jakieś pytanie. Ale misiaczki, wiecie co, ja już idę spać, to się czuję, spać mi się chce. Dobry wieczór, jeszcze można w ogóle zadać jakieś pytanie. No, ja już tak nie mam bardzo. Siły. No, ja już nie mam tak siły. Taki na koniec sam. Nie masz siły, Elu. Nie możesz się przeciążyć. No to odpoczywaj, Elu. No, idź się połóż i nie marudź. No, jak chcecie, to sobie przejdźcie na... Tak. Bo ja zamknę podium. No, tylko ja takie pytanko zadam w ogóle i już koniec będzie w ogóle, nie? Ale już, ja już się chcę pożegnać, przepraszam. No, okay. Słuchaj, no i wiesz, ale ja mam takie pytanie w ogóle, bo tam oburzyła się strasznie w ogóle, jak gadaliśmy tam o Tuptusiu, o chomiku w ogóle, jak tam ja pytałem o warunki w ogóle i taka u ciebie kurwa wzięła kurwica. A jak tobie kurwa nie... Słuchajcie, kochani, wiecie co, ja się już trochę źle czuję, chcę mi się spać. Także bardzo wam dziękuję za rozmowę. No, jak sobie chcecie jeszcze posiedzieć, to możecie na tam takim kanale jakimś wewnętrznym. No, a ja ponieważ zainicjowałam to podium, to zamknę. I no, i myślę, że koło środy znowu tutaj wbiję, coś sobie porozmawiamy, dobrze? Przepraszam was, bo wyłączyłam tego chłopaka od tego chomika, bo... Mówiłam mu, że ja już nie chcę rozmawiać, no a on no to dalej z tym chomikiem. Się odpoczywaj, a ty dalej marudzisz. Połóż będzie się odpocznij. Mnie o pierwszej w nocy nękał, że mam chomika. Jolandii, powtarzasz się. No ale mówię do Eli, żeby się położyła, odpoczęła, no i tyle, no. No, to dziękuję bardzo za uwagę. Tak, w sumie nic ciekawego, żadnych jakichś rewelacji tutaj, żadne rewelacje nie zostały ujawnione. Co by tu ciekawego wam ujawnić na koniec? Ela, słuchaj, trzymaj się ramy, to się nie posramy. Pamiętaj. Koszu, a ty zajebałeś zdjęcie mojego kota. No nie mam nic ciekawego. Nic nie zmalowałam teraz, jak na razie.
A zmyślać mi się też nie chce. Nudy nie. I... Tylko trochę pojechałam na tym live'ie niedzielnym, nie, kurde, żebym nie miała problemów przez to. Puszczałam sobie fragmenty. Czy nie chcą policjanci mojej lodówki? Ale to bardziej, bo to był taki skrót myślowy, bo oni nie kradną lodówek, tylko tak, wiecie na czym to polega, że policja wali do prokuratury, prokuratura do sądu, sąd ci daje nakaz zapłaty, nie masz czym zapłacić, przychodzi komornik i zabiera ci lodówkę, nie? Także to jest daleka droga, bo policja bezpośrednio lodówki ci nie wyniesie z domu, ale doprowadzi do tego, że ci ją wyniosą, więc to miałam na myśli, wiecie? No. A, to teraz rozumiemy. A tam była sytuacja, w telewizji słuchałam, że facetowi przyszedł komornik do domu i nie miał mu co zabrać, to mu skurwysyn zabrał psa. Żeby dokurczyć, nie? Psa mu zabrał. A potem się tłumaczył, że zabrał psa, bo pies nie miał co jeść, no to zabrał, żeby się zaopiekować, nie? A zapierdolił komuś psa. Wziął po prostu komornik psa jakby jako zakładnika, że dopiero jak koleś zapłaci dług, to mu psa odda, licząc na to, że do psa jest przywiązany. Także te skurwysyny potrafią wszystko z domu zabrać. Ela, a myślisz, że jakby komornik wpadł po lodówkę, to te desperadocy w lodówce też by zabrał, czy zostawił? Ja bym chyba szybko wypił. Nie, no to chyba oni chyba biorą lodówkę samą, nie bez żeby jeszcze żarcie ludziom wynosić z domu, no to chyba nie. No jak mówisz, że psa zabierają, no to żarcie chyba by też by zabrali. No nie wiem, kurde, ja bym szybko wypił. Ja mam, ale ja mam te desperados, co dostałam od widzów wczoraj. To ja mam na balkonie. Na balkonie mam schowane w szafce, więc... To zawsze dosyczona. Więc te kutasy raczej tak łatwo nie znajdą. Słuchaj, skórce zawsze możesz od kibla ukryć, to przynajmniej będą zawsze schłodzone też, nie? W każdym razie... No i oni co jeszcze robią? Że potrafili zabrać jakiś komornik, traktor. Chciał po prostu zajebać facetowi traktor, nie? To mu się popierdoliło i zabrał sąsiadowi. I potem ten sąsiad chodził, prosił, żeby oddać, to mu nie chcieli oddać. Dopiero musiał koleś iść do telewizji i wreszcie odzyskał. Także oni chciałeś sobie jajnie? Robią straszne jaja. Co ty chciałeś? To są złodzieje, no. Ja mam... O, jeszcze wam opowiem na koniec. Słychać mnie, dobrze? Tak, słychać. No, ja mam znajomą, taką prawniczkę, której kiedyś robiłam zdjęcia, bo ona organizuje, ona już jest taka w wieku emerytalnym kobieta, artystka, bo trochę śpiewa też. I ona robiła... z tych imprez. No i okazało się, że ona sobie mieszkała za Krakowem na takim jakby osiedlu willi, co prawnicy tą ziemię kupili od kościoła za jakiś bezcen, bo to była jakaś ziemia bez zgody na budowanie tam budynków. Potem jak już kupili, to bardzo szybko taką zgodę uzyskali, a kościół nie mógł uzyskać przez 100 lat. No ale prawnicy wszystko mogą, bo tam niby jakieś tereny bagienne. Następnie pod Krakowem, następnie tam parę kilometrów kwadratowych osiedla takiego willowego. Następnie sobie tam pobudowali willę i
sami prawnicy, lekarze, jacyś prokuratorzy, sędziowie tam mieszkają. I na północy Krakowa. No i co jeszcze? I tak, i ona ma taki dom o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, ogród 30 arów chyba. Ale masz dalej z nią kontakt? Tak, tak. I ona ten dom... To czemu nie pomoże ci właśnie z twoją sprawą, jak masz taką koleżankę, ona, która tam ma ten znajomości w Polsce i tak dalej? Ona już jest na emeryturze, ona no się tak, już nie zajmuje. Tak, no ale jest w emeryturze, na emeryturze, no ale no, na pewno ma znajomych jakichś działających, tak? Ale ona no, nie jest moją koleżanką, bo ona nie jest moją koleżanką, bo ona tylko mnie wynajmowała do rejestrowania tych imprez. No wiesz, no, ona... zaufała, wiesz, jakbyś poprosiła może, ale może by ci no, pomogła. Możesz pozwolić mi opowiedzieć do końca. Oczywiście, no i ona ma dom o powierzchni 1000 metrów, działkę taką ogromną jak na kilka domów i ją ten dom kosztował mniej niż moje mieszkanie, bo to wszystko po znajomości, budowa, wszystko się odbywało, jakieś przetargi, no i oni sobie takie, właśnie ci prawnicy, to oni sobie od początku do końca wszystko tak organizują w dużych miastach, że znajdują sobie ziemię, budują sobie takie zamknięte enklawy i tam domy kosztują mniej niż przeciętnego człowieka mieszkanie w bloku. I to samo, takie samo osiedle, taka enklawa jest tutaj koło mnie przy Skałkach Twardowskiego, bo tam z kolei wojskowi sobie pobudowali, no nie? No i to wszystko się odbywa po znajomości. Nie dość, że mają wysokie pensje, to jeszcze wszystko sobie kupują za bezcen, w związku z czym tacy ludzie, takie rodziny, to kupują domy nie tylko dla siebie, ale i dla swoich dzieci, i dla swojego rodzeństwa, i dla swoich rodzin. A ja na przykład nigdy nie będę miała domu, bo to jest dla mnie za drogo. No nie, musiałabym dać 2 miliony złotych, żeby mieć dom. To jak ja 2 miliony. Przecież jakbyś sprzedała te mieszkanie, gdzie tam mieszkasz na Ceglarskiej, przecież ono jest w chuj dużo warte, przecież to za takie, co za te pieniądze to byś normalnie sobie wybudowała gdzieś na Brzeżach Gdańska normalną chatę. W każdym razie wszystko po znajomości. Są ludzie nad ludzie i tacy, co nigdy nic w życiu nie osiągnął. No i z tym trzeba walczyć, bo wszyscy jesteśmy równi, każdy ma prawo być szczęśliwy i coś mieć, nie? No, klasizm jest bardzo niesprawiedliwy. Ela, ale przecież ty też masz wszystko po znajomości. Na przykład co? Kanał YouTube mi po znajomości założyli i ktoś mi filmy no robi nie, za mnie? Nie, no ale to czekaj. Mieszkasz w czteropokojowym mieszkaniu sama teraz, tak? No wcześniej z córką to i tak jest w sumie dużo, tak? I co? Masz od rodziców, więc czemu narzekasz? Masz super chatę i co? W zajebistej lokalizacji. No ale jak jedziesz przez Polskę, to wszędzie są jakieś domy i ludzie mieszkają w domach swoich rodziców lub dziadków. To jest co, jest jakiś problem? No nie, no mówiłaś, że... Nie, no mówiłaś, chodzi mi o to, że mówiłaś, że tam, że dorościsz tam mieszkanie jak i tak dalej. Jak na przykład... No to ty też masz to czy samo. Czy jak są rodzice, a dzieci dorastają, to rodzice powinni podpalić dom, wysadzić, żeby nie miały gdzie mieszkać? Nie wiem, na czym to polega. Marek nie, też mówię, mieszka. Nie, tylko masz dom, tak, więc no nie ma tylko komu zazdrościć, tak? Więc ty też masz no. Dobrze. Marek też mieszka. Będzie tam miał z 2000 metrów domu swoich rodziców, no to nie masz z tym problemów? Może się powinien wynieść stamtąd? Znaczy, no Marek z rodzicami mieszka dalej, no to jest bez sensu. To może się powinien wynieść, może to jest jakaś zbrodnia, że mieszka w domu rodziców. Znaczy nie jest zbrodnia, ja też... bo Marek też mieszka na wsi, to też jest tak inaczej, nie? Bo tam na wsiach to całe rodziny tak mieszkają w tych domach takich wielorodzinnych. Mają a co, a wy... A w mieście to nie można? To no jak dzieci... Kończą... Się tak nie mieszka z rodzicami, nie? To jak dziecko kończy 18 lat, to się je wyrzuca, odstawia na dworzec i radź se sam.
Tak, ale wiesz, on pewnie, on chyba tego nie miał na myśli, tylko chodziło o to, że... No ja tak samo tylko nie zrobię. Ale wiesz, to chodzi pewnie o to, że miałaś, wiesz, dobry start. Będzie sobie mieszkać sama, jak będzie chciała, albo jej dam pieniądze i sobie tam coś wynajmie, nie? Ale słuchajcie, ale dobra, nieważne. Wiecie co, kochani, ja idę spać. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, dziękuję za wszystko. Dobranoc, Elu. No i odezwę się znowu za dwa dni, dobra? Dobranoc, co złego, to nie ja. Dziękuję za głosówkę, Elu. Dobranoc. No, dobranoc, dobranoc. Ciekawe, ale tak nie miałam nic specjalnie do opowiedzenia, także przepraszam was. No, tylko chciałam powiedzieć, że się już uspokoiłam, mam dobry humor i... No to będziesz dobrze może spała. Mnie nie napadną znowu, jak będę robić live'a. Dobrze, że dzisiaj nie przyjechali po mnie, nie? No, no. No bo nikt z Discorda się nie zgłasza, to muszą być jakieś hejtery inne. No tak. To odpoczywaj, Elu, dobranoc. Dobrze. No to pa, dobranoc. Zdrowych snów, pa, pa. Pa, dobranoc. Pa, pa. Pa, Ela.